Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Marcin Nowak i mam ogromną przyjemność przywitać naszych gości, pana profesora Witolda Kierzuna, pana redaktora Jana Wróbla oraz Państwa. Bardzo serdecznie witam. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem inaugurującym dwie rzeczy. Inaugurujemy spotkanie z profesorem Kierzunem, cykl Inspirujący Ludzie, który na pierwszym piętrze będzie odbywał się w tym roku, ale również inaugurujemy spotkanie z profesorem Kierzunem Czas. Czas, czyli temat, który będzie przewodni w tym miesiącu na pierwszym piętrze, którym się będziemy zajmować na pierwszym piętrze w telewizji Fox 11. Czas, który jest dla nas wszystkich bardzo ważny i dlatego spotkanie z profesorem, który jest świadkiem historii, świadkiem wydarzeń, które działy się w naszym kraju, bardzo dobrym pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością, więc dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić pana profesora na dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa do dzisiejszej rozmowy, na dzisiejsze spotkanie, ale też zapraszam jeszcze bardzo mocno na oglądanie nas na telewizji Fox 11, gdzie kolejne programy poświęcone czasowi będą znajdowały swój wyraz. Żeby nie przedłużać, zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie, oddaję głos panu redaktorowi. Pan redaktor to ja. Ja po prostu nie przepadam za tą galicyjską nadgrzecznością, która jest moim zdaniem obca nam warszawiaką. A pan redaktor, no to jak powiedzieć, pan magister do aptekarza. Przesada. Chociaż oczywiście to lepiej niż pani redaktor. Panie profesorze, ja mam dwa pytania takie tak zwane osobiste, na które pan jako człowiek doświadczony odpowie zgrabnie w sposób, obawiam się, nie osobisty. Ale oba są po prostu pochodną rozmów z dwiema osobami. I pierwsza rozmowa i zarazem pierwsze pytanie. Otóż miałem taką przyjemność rozmawiać w zeszłym roku z takim też nie młodym obserwatorem i uczestnikiem sceny politycznej w Polsce i piszącym bardzo dużo przez całe dziesięciolecia i propozycja do niego, żeby zrobić taki rodzaj wywiadu oceniającego tam, no, wydarzenia w Polsce w ciągu jakiegoś tam odcinka czasu ostatniego. I on mówił, powiedział bardzo szczerze, wiecie co panowie, tam byliśmy w jakimś gronie, ja jestem już w tym wieku, że mnie to interesuje tylko rozmawianie o mnie. I chciałem pana profesora zapytać, czy to jest takie powszechne, że w pewnym wieku już na przykład pan profesor musiał po prostu o panu tylko, żeby rozmawiać. No nie, no więc cały właśnie dowcip polega, że ja przez całe życie jakoś tak się składało, że ja myślałem kategoriami no dość odległymi od siebie samego, w sensie własnego interesu, w sensie własnej próby jakiegoś rozwoju, kariery. No tak się składało, że zawsze byłem zainteresowany czymś bardzo, że tak powiem, zewnętrznym, co oczywiście w jakiś sposób oddziaływało na mnie, prawda. Ale moja postawa życiowa, można było powiedzieć, była z reguły taką postawą zewnętrzną. To nie była postawa, prawda, samo zainteresowania sobie samym. Natomiast zawsze mnie interesowała rzeczywistość, którą w jakiś sposób akceptowałem albo nie akceptowałem, ale oczywiście to musiało wpływać również na określoną moją postawę, bo po to, żeby w określonych sytuacjach no, znaleźć się, uzyskać jakiś pozytywny efekt, no to trzeba było się, tak powiem, samemu do tego osobiście dostosować. A więc ten element oczywiście występował bardzo silnie. No, to nie jest tylko sprawa moja osobista, tylko to jest sprawa naszego całego pokolenia, dlatego że ta zewnętrzność była tak ciężka, że po to, żeby ją przeżyć, to trzeba było no, zachować pewną osobistą postawę. Prawda? Także tutaj jest jakaś taka dwoistość, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, no, muszę szczerze powiedzieć, że uświadomiłem sobie teraz nawet niedawno była taka uroczystość w naszej szkole, 20-lecia w naszej uczelni, no i rektor powiedział, że tak, no tak prawdę powiedziawszy, to tutaj cały szereg jest osób, które już wiele lat pracowało, ale jedna osoba, która nigdy o nic nie prosiła dla siebie, to jednak jest Witek, prawda? No ale jednak korci, kusi i może to nie jest zła pokusa, żeby starać się mówić o sobie, nie ze względu na to, że
No nie ze względu na taką małostkowość, tylko ze względu na to, że człowiek, który przeżyje życie dość przyzwoicie i nie jest ono bardzo krótkie, nie wymawiając oczywiście wieku, to musi mieć takie... Mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższe. No, rzecz jasna, ale... Ja z przyjemnością się zamienię z Panem, bo to jest nawet dobry pomysł, ale pozwoli Pan, że ja po prostu swoje tutaj tak, jak potrafię, najlepiej dzieło wykonam, a potem oddam Panu głos. Otóż ja, widzi Pan, mam wrażenie, że człowiek ulega naturalnej pokusie, i dobrej chyba, żeby pomyśleć o sobie w ten sposób. No ja jestem takim żyjącym doświadczeniem ludzkim. Mnie to akurat przypadło, to może być bardzo skromne, no mnie akurat tak przypadło, ale jestem żyjącym doświadczeniem ludzkim i właściwie powinienem się dzielić tym doświadczeniem z ludźmi. Tak, oczywiście. Absolutnie. Jestem zdania, że to jest swego rodzaju moralny obowiązek. Bo tak się złożyło, że powiedzmy, no, z mojego oddziału specjalnego, z którym walczyłem w okresie przed powstaniem, w czasie powstania, ja jestem ostatni, nie ma już nikogo. Wszyscy już umarli. I w związku z tym wydaje mi się, że no, mam obowiązek jakiegoś świadczenia. No, teraz będziemy obchodzić 70-lecie powstania, prawda? No jest sprawa jakiegoś ustosunkowania się między innymi do tego, co się czyta w powstaniu, prawda? To jest jakiś mój obowiązek jeden. Drugi obowiązek to jest, no, problem przeżywałem, tak jak tutaj wszyscy, co prawda z odległości, ale przeżywałem tą transformację, to przejście, prawda, systemu komunistycznego do gospodarki wolnorynkowej. No i to też jest jakieś zobowiązanie, żeby przedstawić, prawda, jak ja to widziałem, bo akurat tak się składa, że moja możliwość widzenia była bogatsza. Wyjaśnię Państwu tutaj w dalszym ciągu swojej wypowiedzi, prawda. Więc to są moim zdaniem pewne zobowiązania, bo jesteśmy tutaj, prawda, w środowisku, które jest poświęcone, że tak powiem, czci i pamięci o Janie Pawle II. Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla tę zasadę. Nie można zbudować przyszłości, nie znając dobrze przeszłości. I to jest właśnie sprawą ważną, między innymi dlaczego. Dlatego, że nie wiem, czy da się to porównać z historią jakiegoś innego narodu, ale skala zakłamania naszej przeszłości, którą w tej chwili się obserwuje w Polsce, ale obserwuje się na całym świecie, jest zupełnie przerażająca. O nas się albo w ogóle nie wie, albo się wie tylko rzeczy zdecydowanie negatywne. My, którzy mamy wspaniałą przeszłość w czasie, jedyny naród, który pierwszy się postawił, prawda, Niemcom, i który miał wspaniałą przeszłość z walki o wolność, prawda, jest praktycznie rzecz biorąc w upowszechnionej świadomości, powiedzmy amerykańskiej, jest raczej uważany za naród zbrodniczy, naród, który popełniał, prawda, same straszne czyny w czasie II wojny światowej. To jest coś zupełnie niemożliwe do zrozumienia dla ludzi, którzy się z tym stykają. No ja się osobiście z tym stykałem, prawda, więc wiem, jak ta rzeczywistość wygląda. Stąd ja osobiście uważam, że w tej chwili ja czuję się po prostu zobowiązany do tego, żeby starać się głosić tę prawdę, którą ja znam. Znam z własnego doświadczenia. No a czym się ona różni od tej prawdy, którą, by tak już powiedzieć szumnie, my znamy? No proszę pana, no po pierwsze, no prawda, jeśli pan pojedzie, no to konkretnie rzecz biorąc, teraz jest produkowany film z powstania, z fragmentów, które były stworzone w czasie powstania przez ekipę filmową. I między innymi jest tam bardzo, no, takie satysfakcjonujące mnie moje zdjęcie po zdobyciu komendy policji. Ja tam idę taki zadowolony z ciężkim karabinem maszynowym, prawda? I to zdjęcie jest, to zdjęcie będzie. Ono wywołało zainteresowanie między innymi prasy i rozmaitych ośrodków informacyjnych zagranicznych. Proszono mnie, prawda, o wywiady, tutaj przyjeżdżano do Polski, prawda? No i tu się okazało, CBS przysłało mnie, prawda, cały zestaw moich tych
moich tych zdjęć, bardzo pięknie podpisane. Witold Kierzun, Warsaw Pricing in Ghetto, 1944. I oczywiście to jest zupełnie upowszechnione. No, na badaniu, które ja osobiście zrobiłem w 1998 roku w uczelni, w której pracowałem w Montrealu, 102 studentów, zapytałem ich, jakiej narodowości są nazi. Bo oczywiście na świecie wiadomo, że wszystkie zbrodnie, które były dokonywane w czasie wojny, no to były zbrodnie nazistów. Oczywiście nie mówi się o zbrodniach komunistycznych, dlatego że w Stanach Zjednoczonych do tej chwili cały szereg, starsze pokolenie o Stalinie mówi Uncle Joe, prawda, wujek Jasio. Juzio, prawda, wujek Juzio. Zawsze, często pokazuję ten plakat, jak prowadzę lekcje u siebie w szkole. No więc, no i jeśli chodzi o to, o te moje badanie, na pytanie, jakiej narodowości są nazi, na 102 studentów napisało Polacy. I pytam się dlaczego. Oni mówią bardzo prosto. No przecież pisze się o Polish concentration camps, polskie obozy koncentracyjne. A jednocześnie wiemy, że obozy koncentracyjne, w których ginęli Żydzi, to były organizowane przez nazi. No więc wobec tego nazi to są Polacy. No a jak zacząłem im tłumaczyć, jak było naprawdę, powiedziałem, no pierwszy raz o tym słyszę, prawda. Więc to jest ta rzeczywistość, która jest zupełnie niesamowita, bo skala upowszechniania tego typu kłamstwa jest absolutnie powszechna. Środowiska francuskie, brytyjskie, angielskie, kanadyjskie, to jest powszechna świadomość tego typu, prawda? Więc w gruncie rzeczy no, zdarzają się przypadki już no, takie, prawda, jak jednemu z moich kolegów 2 lata temu, który przyjechał na konferencję do Nowego Jorku i siedział koło niego jakiś sympatyczny pan, prawda, z którym tam przyjemnie rozmawiali i w pewnym momencie pyta się, where you from, skąd ty jesteś? A mówiłem, Polish. Powiedział, ty jesteś Polakiem? Wstał i mówi, ja koło Polaka nie będę siedział. No więc to jest ta rzeczywistość w tej chwili światowo bardzo mało znana. No, jeśli państwo, tutaj jest ta moja książka, no, konkretny przykład, prawda, no, dostałem zaangażowanie do Temple University, w którym już kiedyś pracowałem i w którym miałem tę satysfakcję, że dostałem pierwszą nagrodę w opiniach studentów. Studenci mnie najwyżej ocenili. No i w parę lat później, prawda, chciałem się znowu dostać do tej uczelni. Został telefonicznie zawarty kontrakt. No potem w ostatniej chwili zawiadomiono, że nie ma pieniędzy. Niestety dopiero w przyszłym roku mogę tam. No i potem się dowiedziałem, że to było zupełnie co innego. Mianowicie jak dziekan, prawda, przedstawił moją kandydaturę, mówię, że Witor, którego wszyscy znacie, tutaj wraca, prawda, rozumiem, że akceptujecie. No to jeden z profesorów stał, powiedział tak, ale wiecie, Witor jak to był, to przyznał się do jednej rzeczy. Przyznał mi się, że był w Armii Krajowej. I w związku z tym on był, jak Polska została wyzwolona, zdobyła wolność dzięki Armii Czerwonej, był od razu aresztowany, potem siedział nawet w Związku Radzieckim, no potem go zwolniono. Ja osobiście uważam, że to jest niebezpieczne dla szkoły angażowania jego, dlatego że mogą być protesty ze strony Związku Weteranów II Wojny Światowej, no i gminy żydowskiej. Więc wszyscy mówią, no dobrze, ale nikt z nas nie wie, co to jest Armia Krajowa. Armia Krajowa, no to przeczytam wam, tutaj jest pamiętnik Churchilla. Churchill pisze o spotkaniu ze Stalinem w Moskwie. I Stalin do niego mówi, no tak, Armia Krajowa współpracuje z Niemcami, musimy z nią walczyć. Na tym koniec mówi. Więc cóż, Armia Krajowa to była podziemna organizacja współdziałająca z Niemcami, zajmująca się głównie no, Holokaustem, mordowaniem Żydów. Więc na to podobno, tak jak po tym opowiadano, proces powiedział, skąd Witold, taki humanista, mówi, nie ma, prawda? No oczywiście Witold na pewno nie ma, ale był członkiem takiej organizacji, Armii Krajowej, organizacji współpracującej z Niemcami. No więc co zrobili?
A mój Nobito to na pewno dostanie jakiś inny tam angaż, prawda? Zawiadomię go, że w tym roku nie mamy pieniędzy. No i tak to się skończy. To są konkretne fakty. Zresztą to nie jest tylko sprawa moja, to jest również sprawa bardzo wybitnego profesora, który jedna, jedyna książka prawdziwa o powstaniu, to jest napisana przez niego, Normana Davisa, to była podobna historia. On dostał zaangażowanie do Stanford University. No i potem tam właśnie oświadczono, że on w swojej książce, w historii między innymi Polski, pisze, prawda, same pozytywne rzeczy o stosunków polskich w stosunku do Żydów. Czyli zakłamuje historia, przecież wszyscy wiemy, że było tak, tak. No i w związku z tym zaprotestowano, się musiał tam sądzić, prawda, znana historia. To jest właśnie ta prawda, która w tej chwili funkcjonuje, że tak powiem, na całym świecie. No, jak moja żona przyjechała do Stanów i mówiła, że siedziała w obozie, to następnego dnia moi koledzy mówią, dlaczego nigdy nie mówiłeś, że masz żonę Żydówkę? Ja mówię, no i moja żona nie jest Żydówką, ale była w obozie. Ja mówię, no przecież Polacy, to naprawdę Polacy byli w obozie, przecież Polacy. No ale szczytem jest to, co kiedyś miałem możliwość zaprezentowania jeszcze Lechowi Kaczyńskiemu, jak był prezydentem. Mianowicie program Holokaust w szkołach amerykańskich, gdzie jest jeden rozdział, to jest Polish Concentration Camps, prawda? I potem są zdjęcia, jest w czasie wojny polska generalna gubernia. No i jest zdjęcie szefa polskiej generalnej guberni, gubernatora Franka, potem gubernatora Fischera, prawda, w Warszawie. No to jest niesłychanie upowszechnione. No taka jest, że tak powiem, rzeczywistość. My się z tym nie stykamy, no ale ponieważ tak się składało, że ja wykładałem w wielu uniwersytetach amerykańskich, kanadyjskich, francuskich, brytyjskich, prawda, no i również afrykańskich. Włóczyłem się po świecie i to była absolutnie powszechna świadomość. Taka jest w tej chwili świadomość. Tak to jest, prawda. Tak to jest upowszechnione, więc w związku z tym to jest oczywiście jeden tylko z elementów, no ale drugi element to jest sprawa prawdy o powstaniu. No, ta prawda jest w straszny sposób, prawda, no, że tak powiem, zaklamana w wydawnictwach polskich. No, w tej chwili ukazała się książka o bardzo dużym nakładzie Zychowicza, prawda, Obłęd 1944. 1944 to jest symbol powstania, czyli to jest obłęd powstania. Oczywiście ta książka jest zupełnie nieodpowiedzialna, ale miała szalone powodzenie, prawda. No, druga książka Ciechanowskiego, prawda, no zbrod, należałoby, prawda, skazać generała Bora Komorowskiego, całe dowództwo, prawda, które wywołało powstanie i tak dalej, zupełnie wszystko to wynika z zupełnej nieznajomości rzeczywistości, prawda, no, bo powstanie było tragedią grecką. Gdyby nie było powstania, no to ja, państwo mnie to w tej chwili nie widzieli. Dlatego, że nas by wszystkich by mordowano, bo Polacy się zdobyli. Jeden, jedyny naród w czasie całej wojny, w czasie okupacji niemieckiej, który odmówił w czasie wojny wykonania wojskowego rozkazu. Mianowicie rozkaz gubernatora Fischera dnia 27 lipca 100 tysięcy warszawiaków musi się zgłosić do budowy fortyfikacji, bo Warszawa będzie Festung Warschau, będzie fortecą, będzie broniona, prawda, do ostatniej chwili, że tak powiem. I w związku z tym mamy się zgłosić. Niezgłoszenie będzie karane. No oczywiście ci państwo, którzy jeszcze pamiętają okupację, to wiecie, że kara to było, prawda, no, kula w łeb. W najlepszym przypadku to był obóz koncentracyjny, w którym się po paru miesiącach także się ginęło, prawda. No i wyobraźcie sobie, że jedno jedyne społeczeństwo, jedno jedyne miasto, jeden jedyny, że tak powiem, naród, który powiedział nie i nikt się nie zgłosił. I w związku z tym powstanie było już koniecznością, bo gdyby powstania nie było,
to 2, 3 czy 4 sierpnia, jak już administracja niemiecka wracała, to byłaby w ten czas akcja wymordowania nas, bardzo prosta, no, otoczenie tak, jak to było w czasie powstania. Rano się otacza jakąś dzielnicę karabinami maszynowymi, no i wyciąga się z mieszkań, prawda, oczywiście nas by zamordowano. Warszawa byłaby fortecą, byłaby zniszczona tak samo jak forteca Mińsk-Litewski, była zniszczona w 92%, a ludność by była ewakuowana. Jeśli chodzi o ewakuowaną ludność Mińska Litewskiego, to jak to wyliczono, 40% w czasie tej ewakuacji zginęło. Czyli praktycznie rzecz biorąc, sytuacja byłaby taka sama, prawda? To była grecka tragedia związana z czym? Związana z, no, z potworną, że tak powiem, polityko-komunistyczną, bo trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że już 30 listopada, więc dzień przed wybuchem powstania, Mikołajczyk po porozumieniu Churchilla ze Stalinem przyjechał do Moskwy dla zawarcia porozumienia z grupą polskich komunistów. No i Stalin powiedział, ja tam oczywiście musi się spotkać z przedstawicielami polskich komunistów, konkretnie z Wasilewską, nawiasem mówiąc, którą darzył wielką sympatią, no, z Bierutem i tam z innymi tymi. No i Mikołajczyk się spotkał z nimi i postawił sprawę, prawda, bardzo jasno, że on widzi możliwość jakiegoś porozumienia, do którego później doszło, bo Mikołajczyk był później wicepremierem. On widzi możliwość, w tej chwili już jest powstanie w Warszawie, prawda, trzeba ratować ludność, trzeba ratować miasto, no więc jeśli dojdziemy do porozumienia, to oczywiście Stalin w ten czas wyda rozkaz natychmiastowego ataku, no i oczywiście przy współdziałaniu z Armią Krajową Warszawa będzie wyzwolona od Niemców. No i Wasilewska i Bierut powiedzieli kategorycznie, żadnych porozumień z wami nie będzie. Jeden, jedyny rząd w Polsce to będzie rząd komunistyczny, bez żadnych innych. I dnia 7 sierpnia Mikołajczyk wyjechał. No trzeba o tym wszystkim wiedzieć, że tak to było. Czyli to była klasyczna grecka tragedia. No, grecka tragedia to jest sytuacja, w której każde rozwiązanie daje negatywny wynik. I tutaj, czy byłoby powstania, czy nie było powstania, Warszawa była. A poza tym trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że Warszawa w planach niemieckich, ten plan był bardzo szczegółowo opracowany, po wojnie miała być zlikwidowana, zniszczona, na miejsce Warszawy miało powstać Warszawa, miasto 200-tysięczne, dlatego że Warszawa była znienawidzona. Warszawa była jednym, jedynym miastem w całej historii wojny, który się bronił przez parę tygodni, już praktycznie, że było po upadku państwa polskiego do 28 września. Warszawa była centrum ruchu podziemnego. Takiego ruchu podziemnego jak w Polsce nigdzie nie było. Zupełnie inaczej wyglądała okupacja na Zachodzie. No, klasyczny przykład to jest moja rozmowa z rektorem Uniwersytetu w Amsterdamie, z którym byłem zaprzyjaźniony i mówię w pewnym momencie, no wiesz, Witold, jak tu się rozpoczęła działalność antyżydowska, bo Żydom kazano nosić opaski, to myśmy Uniwersytet w Amsterdamie zaprotestował strajkiem. A nie słyszałem, żeby zastrajkował w Polsce Uniwersytet w Warszawie. No oczywiście, jak mu powiedziałem, że Uniwersytetu w Warszawie nie było, a profesorów najstarszego uniwersytetu w Krakowie, prawda, zamordowano w obozach koncentracyjnych, to mówił, ja wiesz, nigdy o tym nie słyszałem, naprawdę? To oni się tak źle zachowywali. Mówi, no, no praktycznie rzecz biorąc, no Niemcy to jednak, ich postawa była. Oczywiście, no Żydów to oni tam potem wyciągnęli wszystkich, ale w stosunku do nas, no, no myśmy mieli normalne studia. Normalnie było wszystko, prawda? No tylko trochę ciszej słuchali radio BBC po prostu. No po prostu nie słuchali, no bo nie byli tym zainteresowani, prawda? Dlatego, że przecież trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystkie tak zwane podziemne ruchy były na Zachodzie, były minimalne. We Francji 90%, że tak powiem, tych działaczy podziemnych to była partia komunistyczna, prawda? I to były bardzo, bardzo słabe ruchy, no bo nie można zapominać o tym, że olbrzymia większość Francji
podlegała przecież i akceptowała program Pisi, prawda, Petena. No a jeśli teraz państwo by, nikt tego nie czyta, prawda, ale jakby teraz przeczytać, prawda, przemówienia Petena, który mówi, że my, prawda, teraz ręka w rękę, prawda, ze wspaniałym narodem niemieckim, prawda, po zniszczeniu zbrodniczego narodu, prawda, żydowskiego, będziemy budować nową Europę, wzywam was. No ale kogo on wzywa? No trzeba byłoby, nie są produkowane zdjęcia. 300 tysięcy młodzieży francuskiej w ruchu hitlerowskim, ruchu młodzieży francuskiej, który na zakończenie przemówienia Petena podnosi rękę do góry, prawda? No i powiedzmy no te 2 miliony członków swobodnie, tam to się nazywało jakoś tam z ruch swobody, prawda, czeski, który, prawda, no wielka demonstracja na Wacławskie na mieście 200 tysięcy, prawda, młodzieży, która też wita się, prawda. No i potem okazuje się, że te 2 miliony członków tego zgromadzenia akurat później zostało członkami Komunistycznej Partii Czeskiej. No więc to są te elementy rzeczywistości, które są w ogóle zupełnie nieznane, prawda? Poza tym nieznane jest porozumienie Stalina z Roosevelta ze Stalinem. Koncepcja Roosevelta była taka: muszę doprowadzić do tego, żeby po wojnie Związek Radziecki był najsilniejszym krajem. Dlaczego? Dlatego, że my mamy obowiązek moralny, my, Amerykanie. Myśmy w 1775 roku rozpoczęli walkę z niewolnictwem, z kolonializmem i zdobyliśmy wolność. I dlatego my jesteśmy zobowiązani moralnie do tego, żeby kontynuować tę walkę, zniszczyć Imperium Brytyjskie, zniszczyć wszystkie imperia kolonialne, francuskie, belgijskie, holenderskie, portugalskie, hiszpańskie, prawda, absolutnie wszystkie. A to jest tylko możliwe przy współpracy ze Związkiem Radzieckim po wojnie. I w związku z tym, nawiasem mówiąc, ja cytuję w tej chwili rozmowę Roosevelta z kardynałem Francisem Spellmanem, która została opublikowana, tylko że w Polsce, prawda, pracownik z państwa tego nie czytał, bo Spellman się zwrócił, jak podpisał umowę Lend-Lease, podpisał umowę Roosevelt ze Związkiem Radzieckim, to przerażony kardynał, prawda, zwrócił się do niego, mówi, no dobrze, ale my zawieramy umowę z wrogiem, prawda, naszej kultury chrześcijańskiej. No i na to w ten czas Roosevelt mu powiedział tak, ja wam, waszej ekscelencji, powiem prawdę, pod warunkiem, że ona będzie mogła być przez ekscelencję ujawniona 25 lat po mojej śmierci. Otóż, no i właśnie powiedział, że to jest nasz moralny obowiązek i my będziemy wszystko robić, żeby Związek Radziecki był najsilniejszy po wojnie, bo tylko ze Związkiem Radzieckim będziemy mogli zlikwidować te. No więc na to Spellman mówi, no dobrze, ale przecież oni są antychrześcijańscy. Nic podobnego. Stalin w tej chwili już zgodził się na to, że popi są w oddziałach, co jest prawda, w Armii Czerwonej. Mało tego, w tej chwili przygotowuje nową, całą kadrę nowych popów, prawda. No, potem okazało się, że ta kadra to był personel KGB, centrali KGB, który był przygotowany do walki, prawda, z cerkwią, w związku z tym byli, no, znali się, że tak powiem, na teorii, prawda, katolickiej, chrześcijańskiej. No i między innymi dlatego myśmy stracili niepodległość. Bo możliwość uzyskania niepodległości była tuż, proszę państwa. Mianowicie, jak Rommel przegrał w Afryce, Niemcy już uciekli wszyscy, łącznie właśnie z samym Rommelem, był problem zaatakowania z południa Europy. No sprawą jest bardzo prosto, to było zaatakowanie zaproponowane przez Churchilla, zaatakowanie przez Grecję. Grecja była okupowana w dużym procencie przez Włochów. Dalej była Jugosławia, w której 3/4 Jugosławii było zajęte przez Tite, ale przy Ticie była delegacja brytyjska. I dalej były Węgry, które są znane, były bardzo dobrze i to potem się myśmy przekonali się to o tym w czasie powstania, bardzo nienawidzili Niemców. I potem już była Polska z 400-tysięczną podziemną armią.
Otóż akurat myśmy w ten czas w Warszawie dyskutowali tę sprawę. Ja w ten czas byłem członkiem, poza tym, że byłem w Armii Krajowej, to brałem udział w zebraniach organizacji podziemnych, która nazywała się Unia. To była nasza koncepcja zbudowania pasa od Finlandii do Grecji, pasa pomiędzy Rosją i pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami. Myśmy w ten czas dyskutowali, analizowaliśmy, między innymi z fachowcami, którzy oceniali, że to jest kwestia 3 miesięcy. Za 3 do 4 miesięcy armia amerykańsko-brytyjska będzie w Warszawie. No i ten plan Churchilla był dokładnie opracowany, na co Roosevelt powiedział: nie, nie zgadzam się, będziemy atakować Włochy, Italię. Co było nonsensem, bo w Italii była, po pierwsze, była silna armia, jednak włoska, ale również i niemiecka, a poza tym no, struktura, że tak powiem, geograficzna Włoch jest, te góry właśnie wokół Monte Cassino były trudne do przekroczenia. Wiadomo było, że to będzie długo trwało. No ale Roosevelt'owi chodziło o to, że gdyby oni się znaleźli za 3-4 miesiące już w Warszawie, no to oczywiście Związek Radziecki by po wojnie zastał w swoich granicach, abyśmy mieli, prawda, w dalszym ciągu nasze kresy. Tu chodziło o to, żeby Związek Radziecki możliwie jak najdalej doszedł. I teraz, proszę Państwa, na tym tle jeszcze jeden wspaniały efekt naszego powstania, które, nawiasem mówiąc, w historii ludzkości było największym zrywem wolnościowym. Nie było drugiego takiego ruchu, prawda, społecznego, w którym przez 63 dni słabo uzbrojeni powstańcy walczyli z najlepszą armią świata, dlatego przeciwko nam walczyła dywizja Hermann Göring. Najlepsza dywizja niemiecka. Ale chodzi po prostu o to, że i to jest w tej chwili bardzo ciekawe, już nawet udowodnione we wspomnieniach jednego z marszałków czujskiego, marszałków radzieckich, który opublikował w latach 90. swoją książkę. On był zastępcą Rokossowskiego, zastępcą dowódcy tego frontu tutaj koło Warszawy, który pisze, że pogrom niemiecki był tak silny, że gdyby nie rozkaz Stalina zatrzymania się przed Warszawą i w związku z tym przez 5 miesięcy umożliwienie Niemcom na przygotowanie się, prawda, do obrony, to my byśmy, tak jak on pisze, czujko, doszlibyśmy nie do Berlina, a doszlibyśmy do Monachium, prawda. I to byłoby, to moim zdaniem jest niewątpliwe z punktu widzenia wojskowego. Zresztą jest cały szereg takich prac opublikowanych w Kanadzie przez polskich strategów z armii Andersa. W związku z tym rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej. Mianowicie całe Niemcy byłyby skomunizowane. No i nie tylko NRD, ale Niemcy zachodnie. No a ponieważ Państwo wiecie o tym, że Niemcy w tej chwili są trzecią potęgą świata, w tej chwili praktycznie biorąc świat jest rządzony przez Stany Zjednoczone, no już, prawda, ostatnie lata, bo potem będą pierwsze Chiny, no dalej jest ta już zupełnie słabnąca Japonia i stale rosnące Niemcy, czyli praktycznie biorąc perspektywa światowa, to jest Stany, Chiny i Niemcy, prawda. Więc oczywiście, gdyby te Niemcy były komunistyczne, to jestem pewny, że Państwo by teraz nie widzieli mnie tutaj i my byśmy w dalszym ciągu byli w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Czyli praktycznie rzecz biorąc my Polacy, nasz naród, możemy być dumni z tego. 1241 uchroniliśmy Europę przed Tatarami. 1683 uchroniliśmy przed muzułmanami. W 1920 uchroniliśmy przed komuną i w 1944 po raz drugi uchroniliśmy przed komuną. I w związku z tym powinniśmy być dumni. I gdybyśmy byli nie Polakami, a byliśmy Niemcami, czy bylibyśmy Amerykanami,
to każdy uczeń by to wiedział i każdy uczeń polski by, prawda, chwalił się tym, tak jak każdy młody Amerykanin, wszyscy moi studenci amerykańscy przy bliższym poznaniu mówili, no ale you know, że my jesteśmy, myśmy byli pierwszą demokracją, prawda. No, w tej chwili Niemcy mówią inaczej. My jesteśmy, tragedia Niemiec polega na tym, że była mała grupa, prawda, hitlerowców, nazistów, byliśmy pierwszą ofiarą, prawda, tego strasznego... A drugą była Austria, prawda? Tak. Więc tak to wygląda ta rzeczywistość, która tutaj... Ja słucham tego z przyjemnością, bo jako historyk z wykształcenia gotów jestem godzinami rozmawiać na temat sensu różnych polskich działań, ale chciałbym jednak pana profesora skłonić do rozważenia czasu w wymiarze jeszcze nieco bardziej osobisty niż do tej pory. Bo chciałbym pana zapytać no, taką prostą rzecz. Od iluś lat rośnie chyba, tak, jak zdaniem pana profesora, to zaraz się dowiemy, czy tak jest, ale rośnie chyba kult Powstania Warszawskiego, który przygasł wiele lat temu. Jak była 50. rocznica powstania, to szczerze mówiąc, mimo że ona jest taka okrągła, to nie była wielka narodowa feta. Jak była 60. rocznica powstania, to była wielka ogólnonarodowa feta. Chciałem zapytać pana o odczucia. Tę 50. rocznicę w 1994 roku, gdzie naród zajmował się wyraźnie innymi sprawami, i w 2004 roku, gdzie jednak dziesiątki tysięcy ludzi pobiegło oddać, tak, no wykazać więc, sympatię. Cóż, 1954 rok to była jeszcze sytuacja, w której cmentarz Powązkowski 1 sierpnia był zamknięty. Myśmy tam z kolegami przyszli, stało paru funkcjonariuszy przy zamkniętej bramie i powiedzieli, odejdźcie, bo jeśli nie odejdziecie, to by was tutaj, prawda, nie wolno tutaj. Mm-hmm. To był 54. No oczywiście 60. rocznica była już inaczej, była pięknie, to był okres, prawda. To była zasługa na przede wszystkim Lecha Kaczyńskiego, bo w ogóle to, że powstało Muzeum Powstania, to jest jego zasługa. Więc to był okres jakiejś fascynacji, ale jednocześnie, proszę Państwa, cały czas co roku ukazuje się prace historyków, polskich historyków. Ale polskich, które, młodych, to nie są komuniści, polskich, ani polskich, kryptokomuniści. Młodych, którzy no, po prostu szkalują. No więc w tej chwili to, co pisał Zychowicz, no ja oczywiście przygotowujemy, oczywiście tam są zupełne bzdurstwa, zaklamania są w ogóle, no między innymi cała teza taka, że tak zwana akcja burza się rozpoczęła, zupełnie była nonsensowna, bo myśmy już nie mieli żadnych szans na utrzymanie, prawda, Kresów, Lwowa i Wilna, już wiadomo było, że w Teheranie oczywiście to wszystko jest nieprawda, dlatego że istotnie, jak wyglądał Teheran. Otóż zebranie w Teheranie, Stalin, Churchill i Roosevelt. Roosevelt przyjeżdża, no i zawiadamiają jego, że przygotowany jest zamach na niego. Jedne, jedyne miejsce, które może się czuć bezpieczny, to jest ambasada radziecka. No i w związku z tym Roosevelt zamieszkuje w ambasadzie radzieckiej i wieczorem zaprasza jego Stalin na rozmowę face to face, prawda, w cztery oczy, oczywiście z tłumaczami. No i nie wziąłem ze sobą, bo akurat mam ten tekst, bardzo dokładny tekst tej całej tej rozmowy. Rozmowa się zaczyna Roosevelt. No wiem, że pierwszą sprawą to jest ustalenie granicy Polski. Otóż chcę panu powiedzieć, że ja się zgadzam na oddanie i Lwowa, i Borysławia, bo to był właśnie jedyny punkt, który był dyskusyjny, a który osobiście Roosevelt Sikorskiemu osobiście przyrzekł, że będzie się bił o to, że oczywiście Wilno, to może się tam zrobi jakiś taki mały okręg polski, ale jeśli chodzi o Lwów i okręg naftowy, poważny okręg naftowy w Borysławiu, oczywiście będę starał się, żeby to został przy Polsce, dlatego że w tej tak zwanej linii Kercona, drugi typ linii Kercona, ta właśnie ona obejmowała, nie obejmowała, prawda, Lwowa i tego.
No, potem przyjeżdża Mikołajczyk do Roosevelta. Roosevelt mówi, oczywiście ja się postaram, to będę się starał. No i teraz jak się rozpoczyna ta rozmowa? Rozpoczyna Roosevelt. Zgadzam się oczywiście na to, że granica będzie według pierwszej koncepcji Carsona, to znaczy Lwów i Borysław będą, prawda, na Ukrainie, ale pod jednym warunkiem, że to pan utrzyma w tajemnicy. Bo ja chcę jeszcze za trzecim razem zostać prezydentem, a u mnie w Stanach Zjednoczonych jest 8 do 9 milionów Polaków. Chciałbym, żeby oni za mną głosowali. No a poza tym to jest sprawa Litwy, Łotwy, Estonii. No my mamy również i Litwinów, i Lotyszów. Więc proszę pana o zachowanie w tajemnicy. Na to Stalin mówi, zapewniam waszą ekscelencję, że zachowam to w pełnej tajemnicy. I co się dzieje dalej? Mianowicie Roosevelt przyjeżdża, wraca i tuż przed wyborami zaprasza przedstawicieli polskiego kongresu. Prawda? I robi z nimi takie zdjęcie, które okazało się w New York Times w piśmie mającym 18 milionów nakładu. Mianowicie jest mapa Polski przedwojenna, stoi Roosevelt, palcem pokazuje na Lwów i trzech przedstawicieli kongresu. Prawda? A więc sugeruje, że on będzie jeszcze bronił, prawda, tego. No ale, jak to zwykle bywa, największa tajemnica nie daje się zachować w 100% i jeden z polskiego pochodzenia kongresmanów publicznie pyta się Roosevelta, że dochodzą takie pogłoski, że podobno były jakieś decyzje dotyczące granicy polskiej załatwione w Teheranie. Na to Roosevelt odpowiada, mam dokładny tekst tego. Z całą stanowczością odpowiadam, że absolutnie żadnych rozmów na temat granicy polsko-sowieckiej w Teheranie nie było. No i to otóż kiedyś się dowiaduje o tym rząd polski. Otóż w październiku 1944 roku, a więc już po upadku powstania, znowu Mikołajczyk jedzie do Moskwy razem z Churchillem, bo znowu powstaje ta koncepcja, żeby jednak Mikołajczyk ogrywał jakoś tutaj rolę w Polsce. No i jest spotkanie, jest ambasador amerykański Harriman, jest, nie ma Stalina, tylko jest Woroszyłow, prawda, i jest Churchill. I zaczyna dyskusję, zaczyna Mikołajczyk, że nim dojdziemy do sprawy porozumienia współpracy, to jednak trzeba byłoby ostatecznie zadecydować sprawę granicy, prawda? I na to Woroszyłow mu przerywa, mówi, granica była załatwiona w Teheranie. To jest pierwsza linia Carsona z Lwowem i z tym. I na to, co robi Mikołajczyk? Przerażony patrzy się na Churchilla i mówi, czy to prawda? To opisuje Karski, który też był na tej. I mówi, Churchill spuścił głowę, spojrzał się na dywan i powiedział, yes, it's right, to jest prawda. Więc byliśmy w straszny sposób poszukiwani, trzeba mieć pełną świadomość tego. Ale większym oszustwem i większą zbrodnią amerykańską, konkretnie Roosevelta, to był podły człowiek, to była sprawa powstania. Otóż myśmy, Armia Krajowa, to nie była podziemna organizacja, taka sobie, prawda, luźno stworzona. Myśmy w momencie powstania Armii Krajowej, połączenia różnych podziemnych organizacji, myśmy byli częścią polskiej armii pod dowództwem generała Soskowskiego, prawda, w Londynie. I w związku z tym przysługiwały nam wszystkie uprawnienia konwencji genewskiej. I dlatego w przewidywaniu, no w związku już z akcją tak zwanej burza, z posuwaniem się wojsk radzieckich, rząd polski zwrócił się do Churchilla, prawda, z żądaniem, żeby publicznie mocno pod tą sprawę postawić do wiadomości Niemcom, że my mamy te uprawnienia, w związku z tym postępowanie z nami niezgodne może się odbić na postępowaniu aliantów z jeńcami niemieckimi. I efekt jest taki, powstanie wybucha, 30 sierpnia, i Churchill oczywiście nie może podjąć sam decyzji, bo rola Churchilla była marginesowa, zwraca się do Roosevelta, Roosevelt czeka.
I dopiero 30 sierpnia Roosevelt oświadcza, że się zgadza, ale nie ma jeszcze mocnego ogłoszenia, które dopiero następuje pod koniec września. I w związku z tym wszyscy moi koledzy, którzy dostali się do niewoli w sierpniu i ci nasi ranni, którzy zostali na Starym Mieście po upadku Starego Miasta w szpitalu, wszyscy zostali zamordowani albo, tak jak w szpitalu, żywcem spaleni. Prawda? To jest pierwsza zdrada, że tak powiem, Roosevelta. A druga to jest sprawa pomocy. No jednak Churchill zgadza się na to, żeby samoloty z Włoch przylatywały, prawda? Ale te samoloty, Rosjanie nie zgadzają się na lądowanie ich na lotniskach. I w związku z tym muszą po zrzuceniu zrzutów dla Warszawy, muszą wracać. Oczywiście straty są straszne. Churchill się zwraca do Roosevelta, a Roosevelt nic. Ale wreszcie Roosevelt zadecydował. Dnia 18 września, proszę Państwa, nad Warszawą przeleciało 104 samoloty amerykańskie. Ja w ten czas byłem na 16 piętrze tak zwanego drapacza, prawda, na stanowisku obserwacyjnym, więc widziałem to wszystko, prawie że wszystko spadało na teren, prawda, niemiecki. To była jeszcze taka podla demonstracja, że jednak się rzucili, jednak się dogadał. Wystarczył jeden telefon 2 sierpnia do Stalina. Słuchaj, żyjesz tylko dzięki naszej pomocy. My sobie nie zdaje, Państwo nie zdajecie sprawy, bo nie byliście w tym czasie, prawda, tak jak ja w Związku Radzieckim. Nas wieziono, myśmy 30 dni jechali do obozu w Związku Radzieckim. Wszystko było amerykańskie. Lokomotywa była amerykańska, wylądowaliśmy w obozie, namioty amerykańskie, drut amerykański, młotki amerykańskie, gwoździe amerykańskie, samochody amerykańskie. Potem szczęśliwie mnie przeniesiono do szpitala, łóżka amerykańskie, pościel amerykańska, made in USA, wszystko amerykańskie było. Związek Radziecki bez pomocy amerykańskiej nie miał szans na to zwycięstwo. I oczywiście tutaj ta pomoc dla tego pierwszego alianta ze strony Roosevelta, prawda, on zdawał sobie sprawę, że mógł tego żądać. Nic nie zrobił, prawda. Praktycznie rzecz biorąc, się to jeden, jedyny prawdziwy historyk, Norman Davis, to bardzo szczegółowe, tylko to jest książka 700 stron, trudno to przeczytać. Ale dobrze napisana. Jest wspaniale napisana, ale to jest prawdziwa. I on udowadniał tą tezę, że praktycznie rzecz biorąc, nasza cała klęska od początku to była zdrada Francji i Wielkiej Brytanii. Francja i Wielka Brytania 1 września miała 1800 samolotów, 800 miała samolotów, którymi mogła bombardować. I proszę Państwa, te samoloty były w pierwszych 3, 4 i 6 września, były nad Berlinem, ale nie rzucały bomby, rzucały ulotki. Armia w tej chwili, to jest ściśle udowodnione, jest piękne opracowanie wydane zresztą w Montrealu przez Polish Institute of Arts and Sciences, z którym ja współpracowałem, udowodniono, że atak francusko-brytyjski na zachodzie, bo Hitler rzucił olbrzymio większość sił na wschód do nas, do Polski, atak pierwszego dnia by osiągnął ponad 100 km Niemiec. Były konkretne szanse na zwycięstwo, ten czas, prawda? A jednocześnie Związek Radziecki, umowa była, że oni ruszą, jak Niemcy dojdą do Bugu. I w związku z tym były, a więc zostaliśmy zdradzeni przez Francję, przez Wielką Brytanię. Potem Wielka Brytania, no Churchill na cały czas prowadził jakąś taką politykę, usiłował coś tam zrobić, prawda? No i oczywiście Stany Zjednoczone, no i podłość, prawda, Roosevelta, osobista już, prawda, osobistej postawy. Tak wygląda rzeczywistość i ta rzeczywistość, tak jak mówię, ona jest opisana, ona jest dokładnie opisana przez Normana Davisa w jego wspaniałej pracy, natomiast żaden z polskich historyków nie ujął tej rzeczywistości, natomiast olbrzymia większość, praktycznie rzecz biorąc wszystkie
książki polskich rzeczy, polskich historyków, to jest potępienie, to jest zbrodnia. Powstanie to była zbrodnia, prawda, która doprowadziła do śmierci 200 tysięcy ludzi i zniszczenia Warszawy. Prawda. I tak wygląda ta rzeczywistość. Panie profesorze, ja wejdę na chwilę w rolę adwokatów diaboli, bo ktoś prowadzący rozmowę musi się nie zgadzać. Otóż jak ten spór o Powstanie Warszawskie i o Armię Krajową, to jest trochę taki spór o polską duszę. Mamy kompleks, że my zbyt jesteśmy porywczy, zbyt łatwo rzucamy się na cele nieosiągalne, ale bardzo piękne, no i potem ponosimy piękne porażki. A tacy spokojni dosyć, Czesi, czy Rumuni, czy Francuzi, no jakoś sobie dają radę. Może ten spór jest jednak ciekawy i warto toczenia. Tak, widzi pan, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w Ostplanie, to znaczy plan niemiecki, co będzie po wojnie, Polacy mieli być wykończeni. Część Polaków, mała część, miała być przesiedlona przez tym granicę Niemiec, to miały być od jeziora Ladogi do Morza Czarnego. Polacy mieli być wymordowani, a część Polaków miała być wysiedlona. Mała grupa miała zostać, tam tak jest pięknie napisane, tej grupy Polaków, która potrafi się podpisać i liczyć do 100, do najcięższych prac. Natomiast jeśli chodzi o Czechów, to stosunek do Czechów był tylko, w Ostplanie przewidywano tylko, że małą grupę niechętnych Czechów się wysiedli, natomiast Czechów się zostawi. Bo trzeba pamiętać jednej rzeczy, że do połowy XIX wieku Czesi mówili po niemiecku. Czesi byli zgermanizowani. Język czeski dopiero się odrodził w połowie, zaczął się odradzać od XIX wieku i w związku z tym Niemcy nie traktowali Czechów, Czechów traktowali, prawda, zupełnie inaczej, a poza tym Czesi się, tak jak mówię, od razu stworzyli olbrzymią partię hitlerowską, prawda, no praktycznie rzecz biorąc ruch podziemny nie istniał, dlatego że ta wielka akcja zabicia gubernatora to była akcja zorganizowana przez skoczków spadochronowych z Wielkiej Brytanii, prawda. Więc natomiast jeśli chodzi o Polaków, sprawa była zupełnie jednoznaczna. Polacy są pod ludźmi, Polaków należy po prostu zniszczyć, prawda? Więc w związku z tym, no, tutaj była konieczność przygotowania się do jakiejś formy zabezpieczenia się, prawda? Żydzi takiej formy nie zdobyli się na to, prawda? Trzeba pamiętać o tym, że w Warszawie było 400 tysięcy Żydów, a tak zwane Powstanie Warszawskie, to tak jak mówił Edelman osobiście, mnie osobiście powiedział, nas było koło 240, prawda? Więc to był tylko była postawa dzielnych, bardzo małej, bardzo dzielnej grupy, prawda? Natomiast to nie miało charakteru powszechnego. U nas to miało charakter powszechny, ale ono było uzasadnione. Dlatego, że ten Ostplan nam był już znany od 1942 roku. I w związku z tym teza była po prostu taka. No i ja go osobiście znałem też. Ja mówiłem sobie tak, no to ja wolę zginąć w walce, niż być zamordowanym albo wysiedlonym gdzieś, prawda, na Syberii. Po prostu to była nasza konieczność. I trzeba pamiętać, że cała historia nasza tak wyglądała, bo myśmy, to nie Francja, to nie Niemcy, to nie Wielka Brytania, a myśmy cały czas byli atakowani od wschodu, prawda? Byliśmy atakowani przez Tatarów, prawda? Od wschodu i byliśmy atakowani, cały czas był problem muzułmański, prawda? To była polska granica, granica polska południowo-wschodnia, to była granica z Turcją, prawda? Która reprezentowała ówczesne państwo otomańskie, reprezentowała tą postawę, prawda, zdobycia całej Europy. Więc po prostu myśmy bronili cały czas musieliśmy walczyć i w związku z tym musiała się wykształcić ta postawa bojowa, zupełnie inna niż w innych krajach. A poza tym, no, ten stały konflikt polsko-niemiecki, trzeba sobie zdać sprawę, no, że państwo, jak będziecie w Koszalinie, to mam wrażenie, że ten pomnik jeszcze jest, bo ja go widziałem już kilkanaście lat temu. Na cmentarzu jest taki duży grup obywateli Koszalina, którzy zginęli w 1870 roku w wojnie niemiecko-prusko-francuskiej, prawda? I tam ja sobie zrobiłem zestawienie z 75 nazwisk.
I proszę Państwa, jest 52 nazwiska, to są takie. Kaczmarek, prawda? Nawet jest Kowalski. Same polskie nazwiska. I to jest, proszę Państwa, fakt. Myśmy przecież, Berlin to była osada słowiańska. Przecież cały czas był ten Drang nach Osten, cały czas nas odsuwanie, prawda? Więc myśmy cały czas byli z jednej strony ten wschód, prawda? Wschód tatarski, potem wschód południowy, południowo-wschodni muzułmański, a z drugiej strony cały czas te cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, prawda? No łącznie potem z krzyżakami i tak dalej, tak cały czas. I to, że myśmy w ogóle, że tutaj jeszcze są Polacy, że my jeszcze jest trochę tych Polaków, już bardzo niedużo, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że oficjalne dane GUS-u w tym półroczu już 70 tysięcy wyemigrowało, a 40 tysięcy więcej umarło, prawda? To są już ostatnie lata tej większej grupy Polaków. W tej chwili już jest 3 miliony, prawda, za granicę. No, Wielka Brytania teraz się buntuje przeciwko tej dużej ilości Polaków, no ale oczywiście oni już nie wracają. No ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście kończę swoje życie, ale miałem ambicje, taką jak wszyscy, że tak powiem, naukowcy, mają ambicje przekazania swojej wiedzy i przekazania wykształcenia jakiejś grupy, która tę koncepcję, którą ja rozwijam, moją koncepcję, będzie rozwijała. Ja rozwijałem koncepcję praksologicznej teorii zarządzania. I miałem zespół przygotowany, miałem 8 ludzi. Miałem już jednego mojego następcy na bardzo wysokim poziomie. To jest kwestia ostatnich kilkunastu lat. Proszę Państwa, ja teraz za parę lat już skończę swoją pracę. Oczywiście w ogóle się skończę. I po mnie nie zostaje nikt. Wszyscy ci moi wychowankowie są w tej chwili Wielkiej Brytanii. Ale co jest zniechęca do Polski, panie profesorze? A bardzo prosto. No, to mogę panu pokazać list, który otrzymałem teraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia od mojego tego właśnie, który miał być moim. Panie profesorze, bardzo mi przykro. On wyjechał już 5 lat temu, ale w tej chwili jestem głównym księgowym takiego i takiego przedsiębiorstwa. Kupiłem mieszkanie, ożeniłem się, nie z Angielką, tylko ze Szkotką. Ale muszę panu powiedzieć, że w tej chwili moja pensja to jest 15 tysięcy funtów sterlingów miesięcznie. To jest 75 tysięcy złotych. Oczywiście żyję w tej chwili w wielkim dostatku. No, żona moja spodziewa się dziecka. Mam wrażenie, że zbuduję, prawda, większą rodzinę. Zdaję sobie sprawę, że nie mam żadnych szans, no bo jak wrócę, prawda, na uczelnię, no to dostanę te 4200, prawda, i to będzie wszystko, co będę mógł. No i po prostu tak wygląda ta rzeczywistość. Prawda. Z czego by wynikało, że jakiejś specjalnej szansy dla polskiej inteligencji to nie ma. Pana, no, nigdy nie przebijemy tych 15 tysięcy funtów, a nawet 5 tysięcy funtów. Więc, no widzi pan, to wszystko... Znaczy, ja jestem zwolennikiem takiej postawy, że nigdy nie trzeba rezygnować, prawda? Trzeba się zawsze bić. Ja osobiście uważam, że są możliwości bardzo poważnego rozwoju. No, jeśli ktoś z Państwa czytał moją książkę Patologię Transformacji, to ja w 2010 roku napisałem, że są kapitalne możliwości wielkiego, wielkiego awansu finansowego Polski. My mamy bardzo duże złoża gazowe. Mamy jedne z największych złoży gazu łupkowego, prawda? A poza tym mamy olbrzymie pokłady węgla. Otóż, proszę Państwa, no, nas po wojnie były trzy fabryki benzyny z węgla. One zostały zabrane przez Rosjan, ale oczywiście produkcja benzyny z węgla w tej chwili jest bardzo prosta i bardzo opłacalna. Jest bardzo dokładnie wyliczone, że w momencie, kiedy baryłka ropy naftowej będzie kosztować więcej niż 50 dolarów, to już jest opłacalna. Baryłka teraz kosztuje 100 kilkadziesiąt, więc tu jest ta możliwość. Poza tym, jeśli chodzi o gaz łupkowy, kolosalne możliwości i na to postawił Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, proszę Państwa, odradzają się. Czy Państwo wiecie, na czym? Właśnie na łupkach. Śmiało zbudowali, prawda, nie, tam nie dyskutując, wielkie złoża i doprowadzili do czego? Że litr benzyny w tej chwili to jest dane sprzed 2 dni z telefonu mojego syna,
który jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, na złotówki kosztuje 2,70 zł. Więc co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest bardzo silny napływ, znaczy ściągania z zagranicy swoich oddziałów, które były gdzieś tam w Chinach, bo w tej chwili się nie opłaca. Ceny energii są tak niskie, że można rozwijać, prawda, likwidować bezrobocie. Bezrobocie się likwiduje, Ameryka się odradza. I takie możliwości myśmy mieli. Ja o tym napisałem bardzo szczegółowo w pierwszym wydaniu mojej książki, która wyszła w 2011. Ja na początku 2010 zebrałem dokładne materiały i tak dalej. I teraz co się dzieje, proszę Państwa? My o tym wiemy, wobec tego zapraszamy różne firmy amerykańskie, one przyjeżdżają, ale nie można nic zrobić i to jest moja rozmowa sprzed 6 tygodni z przedstawicielem firmy amerykańskiej Chevron. Okazało się, że mój kolega, profesor, który pracował razem ze mną w Stanach Zjednoczonych, rzucił pracę dydaktyczną i przeszedł do tej firmy. No, oczywiście zarabia 3 razy więcej. I on przyjechał jako delegat. Dlaczego? Że od 3 lat oni nie mogą zawrzeć umowy. Dlaczego? Dlatego, że od 3 lat w Polsce my nie potrafiliśmy zatwierdzić umowy geologicznej. Ta umowa, Sejm nie ma czasu na to, dlatego że Sejm zajmuje się problematyką małżeństw homoseksualnych i tak dalej. Natomiast do tej chwili nie ma tej umowy. I w związku z tym on, wyjeżdżając, złożył mi wizytę i powiedział: ja wracam z decyzją, likwidujemy. Ja mówię: dobrze, no ale macie aparaturę, ile to kosztuje? Nie, nie, my likwidujemy, przenosimy do Rosji po prostu. Ja mówię: dobrze, no ale do Rosji, przecież oni chyba też nie mają. Nie, mówię, to dla nich to nie jest ważne. Oni powiedzieli tak: róbcie tak, jak chcecie. Zasada jest taka: 60% zysku państwo dostaje, a 40% wy. Do widzenia. Tak jak zrobiła to Norwegia. Norwegia jest w tej chwili najbogatszym krajem świata. Odkryto złoża naftowe, prawda, na morzu. I w związku z tym zawarła taką umowę: 60% dla nas, 40% dla was. Róbcie, żadnych umów dalszych nie ma. No i w tej chwili, proszę Państwa, no, jedna godzina pracy w Norwegii, możecie w mojej książce Państwo to dokładnie przeczytać, to jest 5,5 razy większa niż, prawda, jedna godzina, wartość godziny pracy u nas. Przy czym, proszę Państwa, tu się zawsze mówi: dobrze, ale ceny. Nic podobnego. Ceny, no teraz ostatnio, proszę Państwa, no, syn mnie zawiadomił, że ma piękny tablet, prawda, za 2400, podał mi nazwę, mówię: kupuj tylko ten tablet, $2400. Policzyłem, no to około 800 zł. No i poszedłem do Blue City supermarketu, bo tam jest piękne centrum tych. No mówię: tacie, jest, proszę Państwa, proszę. Ja mówię: proszę, no to chcę wziąć, miałem 800 zł. Ja, no, a on mówi: tak, proszę, no to kosztuje 2400 zł. Ja mówię: jak to? Przecież w Stanach Zjednoczonych to kosztuje 800. A mój Stanów Zjednoczonych, ale nie w Polsce. No i teraz, proszę Państwa, w mojej książce możecie Państwo przeczytać również zestawienie w polskich supermarketach. Jest 12 towarów zagranicznych i te same polskie oczywiście są droższe. Panie profesorze, nie czuje się Pan czasem zniechęcony do tej Polski? Proszę? Nie czuje się Pan czasem do tej Polski zniechęcony? Tyle lat Pana ją biła, a ona wciąż tak robi na swoje. Widzi Pan, ja nie jestem zniechęcony. Dlaczego? Ja musiałem wyjechać z Polski. No, jeśli Państwo przeczytacie tą książkę, to zdacie sobie sprawę, prawda, już w tej chwili wiem, prawda, no jak tutaj jest, w tej chwili dopiero dostałem, prawda, kopię takiego pisma generała, szefa kontrwywiadu amerykańskiego, kontrwywiadu polskiego, do szefa bezpieki, że tu do Polski stale przyjeżdża profesor Sencier, agent CIA, który stale się kontaktuje, prawda, z profesorem Witoldem Cierzunem, prawda, zawiadamiają o tym. No i potem o tym czasie nie wiedziałem, no ale szybko się zorientowałem, dlatego że jak ktoś chciał ze mną zrobić wywiad w moim mieszkaniu, mieszkałem na ulicy Trauguta, to okazało się, że magnetofon nie działa. Potem się okazało, że nie działa tylko od ulicy, a dalej już działa. No i ponieważ miałem kolegów specjalistów, prawda, tej problematyki, więc dalej będzie bardzo prosto, masz laserowy podsłuch, prawda. No więc to była taka sytuacja, która mnie zmusiła, prawda, do wyjazdu, jak się potem okazuje, słusznie.
Ale proszę Państwa, wróciłem. Wróciłem. Tak lekko licząc, moja sytuacja obecna w stosunku do sytuacji w Kanadzie to jest mniej więcej 1:3, prawda? Ona nie jest istotna. Po prostu uważam, że trzeba tu być i trzeba się starać coś robić. Te możliwości w dalszym ciągu są. One są. Mamy źródła. Mamy, proszę Państwa, możliwości zbudowania systemów inwestycyjnych, przecież Centralny Okręg Przemysłowy, inwestycje państwowe w II Rzeczypospolitej, one funkcjonowały. Ten biedny kraj bezpośrednio po wojnie potrafił zbudować wspaniały, największy na Bałtyku port Gdynia. Możemy. My jesteśmy, proszę Państwa, robiłem takie zestawienia. W 7 uniwersytetach analizowałem, proszę Państwa, zdolność poszczególnych grup etnicznych, bo ja wszędzie byli różne pochodzenia, różnej narodowości. Tak wygląda Stanel, tak wygląda Kanada. I co się okazało? Wszędzie na pierwszym miejscu najlepszymi byli Żydzi. Najlepsi moi studenci to byli Żydzi. Byli najinteligentniejsi i byli najstaryniejsi. Ale jeśli chodzi o inteligencję, jeśli chodzi o równorzędną możliwość dyskutowania problematycznego przy wszelkiego rodzaju zajęciach dyskusyjnych, to Polacy byli albo tacy sami, albo nawet lepsi. Byli niesłychanie twórczy, byli kapitalnie, do końca zawsze się inni tam odpadali. Pierwsi odpadali Chińczycy, prawda, pochodzenia chińskiego od razu. A Polacy z tym do końca, ale jeśli, proszę Państwa, dostałem listę studentów i widziałem 4 nazwiska polskie, potem zawsze pytałem się, to było z reguły, to było drugie pokolenie, prawda? To byłem 100% pewny, że jak trzeba 1 kwietnia oddać swoją pracę, to wszyscy oddadzą. A z 4 Polaków 3 przyjdzie i powie: panie profesorze, nie udało mi się, czy mogę to prosić za 2 tygodnie? A po 2 tygodniach ten jeden oddał, tych 2 mówi: no wie pan, no może jeszcze 10 dni, prawda? To było absolutnie podstawowe. Na tym właśnie ten cały problem polega. I trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Ja znowu miałem kapitalne doświadczenie, bo prowadziłem olbrzymi program o 56 pracowników, 14 narodowości. Program to się nazywał Modernizacja Krajów Afryki Centralnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. I po pewnym doświadczeniu już wiedziałem, że jak trzeba coś zmienić w projekcie, coś nowego, to zawsze prosiłem Francuzów i Polaków. 2 Francuzów, 1 Polak. Macie tydzień czasu, przygotujcie. Ale jak potem trzeba było zorganizować i pilnować jego wykonanie, to miałem 2 Niemców i 1 Duńczyka. To już była zasada. Natomiast jak kiedyś, prawda, złożyło się, że i Polak był na urlopie, i Francuz, i poprosiłem tego Duńczyka i tych Niemców, to minął tydzień, minęło 2 tygodnie, minęło 3 tygodnie, mówię: no dlicha ciężkiego, no tak, no ale bo jeszcze tu, a brakuje tego, a brakuje tego, nie mają. Natomiast w tej dziedzinie to jest właśnie Ordnung muss sein, porządek musi być. I to jest, cała potęga niemiecka polega na czym? Że niesłychana precyzja porządkowa, a poza tym wielka satysfakcja podporządkowania się. To się widziało zresztą w czasie walk, w czasie powstania. To była, myśmy bardzo dobrze wiedzieli. Jeśli jest sytuacja taka, że w jednym domu jesteśmy my, w jednym mieszkaniu, w paru mieszkaniach, na jednym piętrze my, na drugim piętrze Niemcy i są stałe tam walki, to trzeba się starać zabić dowódcę. Jak się zabije dowódcę, to ci Niemcy są do niczego. A u nas, jak się zabiło dowódcę, to natychmiast znajdowa się ktoś, kto mówi: a teraz na moją komendę! Wszyscy się podporządkowali zawsze. Na tym polega właśnie cały nasz problem psychologiczny, prawda? Ale to wszystko nie znaczy tego, że musimy, prawda, machnąć. Panie profesorze, jest dobrym obyczajem tego miejsca, chociaż tę tradycję dopiero tworzymy, ale ta tradycja, która ma być stworzona, jest taka, że widownia, zaproszeni tak samo goście, mogą zadawać pytania, w tym wypadku panu. Więc ja może teraz otworzę ten możliwy kanał informacyjny, kto z Państwa by przełamał naturalną wobec pana profesora nieśmiałość i spróbował zadać pytanie. Bardzo proszę, to jest ten moment. Z tym, że proszę, zadając pytania, proszę mówić głośno, bo mam tę satysfakcję, co budzi pewną sensację, mianowicie ja nie używam okularów w ogóle.
Natomiast niestety, jak nie oczy, to uszy. No oczywiście mam aparaty, ale muszę powiedzieć, że one nie są, jak powiem, wszystko najlepsze, więc być może, że jeśli ktoś tam dalej będzie mówił, to prośba o zbliżenie się, czy mówienie głośno. Zawsze można blefować. Tak, no względnie prośba, żeby pan mnie tutaj dopowiedział. To jest ten szalony problem. Publiczność jest tak kulturalna, że nawet gdyby pan odpowiedział na jakieś inne pytanie niż zadane, to będę zadowolony. Tak, zaciekawienie posłuchają. Panie i panowie, zapraszam serdecznie. Słucham pana. O, to stamtąd. No, mikrofon to ułatwienie. Halo, dzień dobry. Ja jestem antropologiem. Ciekawi mnie jedna rzecz, że pan zdecydował się na powrót do swojej ojczyzny, a jak to się stało, że syn jednak nie wraca? Tak. To znaczy... Tak, no więc to jest właśnie olbrzymi problem. Widzi pan, mój syn wyjechał tylko na 3 miesiące, ale koniec tego trzeciego miesiąca to był 13 grudzień. Nie mógł wrócić. W związku z tym musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. No, ja w ten czas pracowałem już w Afryce. No i syn się tam, no ja oczywiście jak mogłem, to mu pomagałem, ale dużo pomagać mu nie mogłem, więc on pracował w bardzo takiej prymitywnej pracy. No jednocześnie studiował. Studiował. I to był rok 81. Skończył studia, zrobił studia i bardzo szybko zrobił olbrzymią karierę. Mianowicie opracował swój program, komputerowy program gry na giełdzie. A trzeba sobie zdać sprawę z tego, że banki amerykańskie, to problematyka dawania kredytów i depozytów to jest margines, to jest 20-30%. Banki zajmują się grą na giełdzie, spekulacją. Bank of America, w którym mój syn pracował, 70% zysku to było właśnie z operacji giełdowych, prawda? Przy czym te operacje giełdowe są bardzo sprytnie przeprowadzane. No, ja znam tę metodę. No, gdyby ktoś z Państwa miał, prawda, odłożonych więcej pieniędzy, to bym nauczył, jak to szybko się dorobić. Bardzo prosto. Ma się 50 tysięcy dolarów, to się kupuje w New York Times taki artykuł, że taka i taka firma w tej chwili ma szalone trudności. Być może, że nie uda się wykonać nie dość planu, a straci niektóre. Oczywiście następnego dnia akcje spadają niedużo. 3%, 2%. No ale jeśli mam pieniądze, mam tych, to natychmiast kupuję te akcje i czekam miesiąc. A potem za dalsze 50 tysięcy dolarów kupuję artykuł. Rewelacyjna informacja. Przedsiębiorstwo odzyskuje lada dzień, prawda? I w tym czasie to skacze znowu dalsze 4 czy 5. No i ja te 2% ma więcej natychmiast sprzedaję. No i konkretnie no, ten, prawda, najwybitniejszy specjalista, który ukochany jest przez nasze kierownictwo. Niedawno pan prezydent Komorowski był łaskaw udekorować go Złotym Krzyżem Zasługi, to jest George Soros. Taką metodą, jedną decyzją zarobił dokładnie miliard dolarów, jedną taką operację, prawda? No więc otóż mój syn właśnie skończył specjalizację w komputerową i opracował na podstawie teorii gier, opracował taki model gry. I w wyniku tego modelu bank zarobił jednego dnia 840 milionów. No i w związku z tym ja mu właśnie powiedziałem natychmiast opatentuj i domagaj się, prawda, odpowiedniej rekompensaty. I w związku z tym został mianowany wiceprezydentem banku. Tych wiceprezydentów było 14, no ale to jest olbrzymia pozycja. I teraz to są te lata, koniec lat 80. On ma tą olbrzymią pozycję. Urządza się, prawda, kapitalnie się urządza, żeni się z Polką, prawda. Ale już jest, no, już nie ma mowy po to, żeby mógł wracać.
No, potem wszystko się kończy źle, dlatego że rozchorował się, parę miesięcy chorował, no, zwolniono go po prostu, no bo okazało się, że ma niewystarczające zdrowie. Sytuacja się już bardzo pogorszyła, no i w związku z tym jest problem ewentualnego powrotu do Polski, ale to już mija 20 lat, a w Polsce był tylko 18. I on mówi, ja w gruncie rzeczy, no, w tej chwili już mam trudności zaadaptowania się, a poza tym mam trudności, w tej chwili nie mogę zlikwidować, nawet sprzedać swego domu, bo już jest sytuacja kryzysowa, nikt nie chce tego kupować. Jestem zupełnie obezwładniony, prawda. No i tak to, prawda, trwało. Ostatecznie skończyło się tym, że powiedział, no cóż, no doczekam emerytury i w ten czas już wrócę do Polski, ale teraz po prostu już nie mogę. Więc dla mnie oczywiście to jest osobista tragedia, że tak to się ułożyło. Ale to wszystko wynikało, no, z tej sytuacji politycznej, prawda, z której ja jednak musiałem wyjechać. No potem, jeśli Państwo przeczytacie, piszę to dokładnie, jak to potem zaangażowano mnie do ONZ-u i wyrzucono mnie z ONZ-u na żądanie rządu polskiego, prawda. Unieważniono mi paszport i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Byłem spalony, nie mogłem, prawda. Potem jak wróciłem, to się dowiedziałem, prawda, że gdybym wrócił, to bym musiał, prawda, parę lat tutaj posiedzieć. No więc tak to się układała sytuacja. No a poza tym nigdy nie wiadomo było, czy jeśli by syn wrócił, czy nie byłby podobnie traktowany jak ja, prawda. Tak. Więc to jest, to w mojej rodzinie to się tragicznie ułożyło. Ale właśnie ja wróciłem, wszystkośmy robili, żeby wrócić, prawda. Żona wszystko robiła, żeby można było wrócić. Wróciliśmy. Jesteśmy już w Polsce, prawda, wiele, wiele, wiele lat. No i cały czas się o coś bije. No i muszę powiedzieć, że dzisiaj miałem wreszcie jedną satysfakcję. Ukazał się artykuł, ja się w latach 90. przeciwstawiałem się budowie powiatów i budowie drugich województw. Oczywiście to wszystko było budowane po prostu dlatego, żeby zdobyć więcej stanowisk. No i muszę powiedzieć, że byłem strasznie szkalowany. Te artykuły, które ukazywały się potworne. No a właśnie dzisiaj się ukazał artykuł, gdzie piszą, że jednak, no, jednak profesor Kierzon miał rację. Pańskie pytanie. Proszę bardzo. Mikrofon gdzieś prawo. Przepraszam pana. Już ja. Dziękuję bardzo. Czy słychać mnie? Bardzo dobrze. Mam takie pytanie. Pan profesor powiedział, że polski parlament nie jest w stanie uchwalić przepisów, które umożliwiałyby eksploatację gazu łupkowego. Co w tej sytuacji, tak ważnej strategicznie właściwie dla kraju, wynika właściwie dla nas, no, jako wyborców. Skądinąd wiem, że pan profesor kiedyś był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Czy pan profesor nadal widzi jakieś szanse dla właśnie jednomandatowych okręgów? I drugie pytanie. Jakie wnioski płyną z doświadczeń historycznych Polski właśnie tego, że tak fatalnie zawiedli nas sojusznicy? Dziękuję bardzo. Tak, no więc pierwsza podstawowa sprawa dotycząca tego, o tym chciałem mówić, o tych naszych sojusznikach. No, wydaje mi się, że my robimy jeden szalony błąd, mianowicie nie rozwijamy tej koncepcji, o której tutaj Państwu mówiłem, unijnej. Mianowicie myśmy mieli szansę na to, będąc najsilniejszym krajem w Europie Środkowej, stworzenia całego zespołu blisko współpracujących krajów
począwszy Europę od Finlandii aż do Grecji. I te możliwości absolutnie były. Można było przy odpowiedniej polityce już bardzo szybko, prawda, w okresie transformacji zawierać umowy bliskiej współpracy, tworzyć wspólny front przeciwstawienia się tej olbrzymiej, prawda, aktywności wielkiego kapitału, współpracy politycznej, bo liczenie na to, że w dalszym ciągu możemy być osłaniani przez Unię Europejską, one są zupełnie nierealne. Trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. My to w tej chwili, to się tak mówi en passant tylko, ale sytuacja polskiego bezpieczeństwa jest bardzo groźna. Przecież 3 tygodnie temu skończyły się manewry armii rosyjskiej na terenie i białoruskiej, na terenie Białorusi pod hasłem atak na Zapad, czyli atak na Polskę. Przy czym ostatni dzień, to zresztą nawet Prasa Polska podawała, ostatni dzień to był problem przygotowania ataku nuklearnego na Warszawę. Teraz, tydzień temu, dowiedzieliśmy się, że Rosja ulokowała swoje myśliwce w tej chwili już na terenie Białorusi. Wiemy o tym, że w Kaliningradzie są przygotowane, prawda, skierowane na Polski możliwości ataku nuklearnego, no i w związku z tym ten skandaliczny apel Ślązaków, którzy zwrócili się z prośbą do prezydenta Rosji, żeby atakując nuklearnie Polskę, żeby nie zaatakował Śląska, dlatego że Śląsk jest, prawda, odrębną dzielnicą autonomiczną, która jest, została przez Polskę mimo prawda, chęci większości Ślązaków zaanektowana. No więc praktycznie rzecz biorąc, ta sytuacja jest w tej chwili naprawdę niebezpieczna. Jednocześnie wiemy, że Amerykanie wycofują swoją armię z Niemiec. Praktycznie rzecz biorąc, Niemcy, tak samo jak Polska, już nie mają armii. Minimalną armię mają. Francja też nie ma. Czyli praktycznie rzecz biorąc, NATO w Europie jest niczym. No, to się tak informuje w prasie i tak się patrzy na to, no, niedalekowzrocznie. A jednocześnie można przeczytać, ile pieniędzy kosztuje rozwój siły zbrojnej w Rosji. To są olbrzymie inwestycje. Praktycznie rzecz biorąc, to jest około 30% dochodu narodowego. W dalszym ciągu niesłychanie się zbroi. Przy czym wydawałoby się, że to jest może uzasadnione, dlatego że Rosja jest stale zagrożona przez rozwój Chin i również rozwój militarny. Dlatego że Chiny zupełnie oficjalnie oświadczyły, że w 2050 roku siła zbrojna chińska będzie odpowiadała sile zbrojnej wszystkich innych krajów na świecie. To byłoby może uzasadnione, no ale wszystkie te ćwiczenia, które wprowadzą i cała, że tak powiem, cała przygotowanie sił zbrojnych, to jest przygotowanie sił zbrojnych na atak na Zapad, no ale konkretnie to na nas. No zawsze ten kierunek Zapad to najpierw Polska. Wiadomo, że zaczyna się, prawda. Panie profesor, a te jednomandatowe okręgi wyborcze, które pan tak pytał nieśmiało. Natomiast jeśli chodzi o okręgi wyborcze. Proszę państwa, w tej chwili Polska nie jest demokracją. Polska jest partokracją. Przecież uświadomcie sobie państwo, że praktycznie rzecz biorąc ten system, który jest systemem nawiązującym do struktury partii komunistycznej. Mamy partie, które są z organizacją bardzo zdyscyplinowaną. Każdy członek po to, żeby wstąpić do partii, trzeba złożyć podanie. Można być przyjętym albo nie. Potem, jeśli się jest przyjętym, dostaje się legitymację, potem się płaci składki, potem się jest podporządkowanym, prawda, dyscyplinie partyjnej. No więc to jest taka sama organizacja jak partii komunistycznej, no, zupełnie identyczna. Prawda? I w związku z tym stwarza się taką sytuację, że my wszyscy jesteśmy obywatelami Polski,
podległymi zasadom naszej konstytucji, ale jednocześnie reprezentujemy zupełnie odrębne grupy społeczne w rodzie w stosunku do siebie. I to niesłychanie ostro w rodzie. No wystarczy, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zetnęli się, już drugi tom wyszedł książki Kmicika, prawda, Przemysł pogardy. No przecież ta nienawiść i sposób, że tak powiem, dyskutowania, używania zupełnie nieprzyzwoitych słów i to przez kogo, prawda, przez ministrów, przez, no przecież po prostu nie do wiary. I w związku z tym ta cała koncepcja, no ja akurat wczoraj skończyłem artykuł na ten temat, koncepcja obecnej struktury, prawda, demokracji polskiej jest zupełnie nonsensowna. I w związku z tym jedyny ratunek to jest co? To jest po pierwsze likwidacja partii, tak jak to zlikwidowano w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych nie ma organizacji partyjnych. W Stanach Zjednoczonych partia to jest mały zespół organizacyjny, etatowy, prawda, plus kongresmani, prawda, zarówno w niższej, wyższego szczebla i to koniec. A potem są Amerykanie, którzy głosują. Raz on głosuje na tą partię, drugi raz głosuje na inną partię, prawda. No konkretnie, mój syn głosował na republikanów, a teraz głosuje na demokratów. Dlaczego? Dlatego, że on jest za Obamacare. To jest za próbą, prawda, bo sytuacja jest taka, że mój wnuk, który ma 25 lat, niestety jest chory na padaczkę. I w związku z tym nie ma szans, prawda, normalnej pracy już przez całe życie. Wymaga stałej opieki. Ale żadne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe nie ubezpiecza chorego na padaczkę. On może korzystać tylko z prywatnej opieki. A prywatna opieka specjalisty od padaczki, to jedna wizyta to jest $800. Czyli to jest klęska zupełna. Więc jeśli by Obamacare weszło, te społeczne ubezpieczenie, no to jego sytuacja jest zupełnie inna. Dlatego głosuję teraz. Prawda? A więc wszyscy są obywatelami, wszyscy są Amerykanami i raz program demokratyczny odpowiada, raz program republikański odpowiada, a nie jest to, że a ten jest PiS-owiec. Nie, a ten jest Platformy. A ten to już w ogóle, to już SLD, to już w ogóle, prawda? No to jest zupełnie wyraźny, że tak powiem, podział w poszczególnych rodzinach. No ja właśnie nawet niedawno miałem taką sytuację, że gdzieś tam zaproszono mnie na przyjęcie. Pytam się, dobrze, ale zawsze tutaj bywała ta parę osób, co się nimi dzieje. Już nie zapraszamy ich. Bo wiesz, bo ja mówię, dlaczego? To z nimi nie można, wiesz, oni to są tacy, wiesz, dla nich Platforma i w ogóle Tusk to jest Bóg, prawda, to nie chcemy z nimi rozmawiać. A więc oczywiście koncepcja i teraz w jaki sposób się dobiera tą kadrę. Państwo idziecie na głosowanie i dostajecie Państwo listę 40 nazwisk. I macie wybrać powiedzmy dwie osoby. No, chciałbym się dowiedzieć, ile osób z tych 40 Państwo znacie. Bo ja z tych listy znałem 4, pozostałe to są nie wiadomo kto. Ale teraz pytam się, jak ci ludzie się tam dostali. To jest wewnętrzna decyzja partyjna, a dlaczego ten jest na pierwszym miejscu, a ten na drugim? No bo ten powiedzmy ma lepsze stosunki z prezesem, a ten ma gorsze stosunki. To są zupełnie ludzie, prawda, i to są ludzie zawodowi politycy. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Wszystkie oceny, no właśnie nawet w tym artykule to zrobiłem, zadałem sobie trudu, zbadałem. We wszystkich ocenach prestiżu zawodu politycy w Polsce są na ostatnim miejscu. Na ostatnim miejscu, czyli nie ma żadnego, że tak powiem, prestiżu. No i tak to jest, no co róż to słyszymy, że ten, prawda, wybitny polityk pobił się z policjantem. A ten znowu się upił, prawda, i demonstrował tam swoje jakieś części swoje anatomie, prawda, no nie do wiary. A ten znowu, prawda, jechał, prawda, samochodem 150 kilometrów i tak dalej, i tak dalej. No muszę powiedzieć, dla mnie najtragiczniejszy to był raport nieupublikowany, który ja pozwolono mi tylko zobaczyć. Raport służby sejmowej z wszystkich problemów wzywania policji na skutek niewłaściwego zachowania, proszę Państwa, posłów zamieszkujących w hotelu.
Więc tego jest masę, pijaństwo. Ale jedno jest zupełnie przerażające, to jest nie do wiary. Mianowicie wyrzucenie przez okno nadziei kobiety w nocy o godzinie 12. Mówię, dobrze, skąd ona się tam znalazła? No jak to skąd? Z agencji towarzyskiej, prawda? Więc nie, zupełnie nie do wiary. Ale potem przyszły wyrzuty sumienia i wyrzucili. Ta. I teraz wobec tego, jaka jest jedyna możliwość? Jedyna możliwość to jest właśnie większościowa ordynacja wyborcza, ale odpowiednio przygotowana. Na takiej zasadzie, że każdy kandydat, po pierwsze, no, kandydat musi być znany, ale każdy kandydat musi reprezentować, prawda, kwalifikacje wszelkiego typu, również kwalifikacje moralne i mieć to, co jest wymagane w Kanadzie. Mianowicie w Kanadzie, jeśli Państwo chcecie poprosić o paszport, to musicie podać nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która może zaświadczyć, że wy reprezentujecie taki poziom moralny, że będąc za granicą nie skompromitujecie Kanady. A więc też tak samo to, co myśmy przeprowadzili raz jedyny. Mianowicie w 2005 roku, ja byłem kierownikiem tego zespołu, został powołany zespół przez wicepremiera Dorna do rekrutacji wojewodów. I myśmy przygotowali absolutnie program oparty na wszystkich podstawowych zasadach naukowych. A więc cały szereg konkretnych, prawda, kwalifikacji, potem odpowiednie badania psychologiczne, potem było coś takiego, jak ja przeszedłem przy nominacji na dyrektora projektu ONZ-u. To wyglądało w ten sposób, nie wezwano dostałem krótkie omówienie tego projektu, wezwano mnie do Nowego Jorku o godzinie 11, powiedziano o godzinie 11:30 spotkasz się tutaj z zespołem, przed którym przedstawisz w ciągu 30 minut, każda minuta dłużej to będzie ujemny punkt, przedstawisz jak ty sobie wyobrażasz organizację tego projektu, jak go rozwiniesz. Ja mówię, dobrze, a ja mam 25 minut na przygotowanie, dajcie mi czarnej kawy, prawda, ja to przygotuję. Przy czym mówisz absolutnie bez kartki i masz ograniczony czas. No i spodziewamy się, że to będzie zespół 2, 3, 4 osoby. Wchodzę, no i jest ten zespół taki tutaj. Tu siedzi, prawda, duży zegar, prawda, ja mówię, zaczynaj. No więc oczywiście powiedziałem to, skończyłem. No i potem pytam się, co jak. A nie, proszę pana. Jest 14 kandydatów, za 2 tygodnie się dowiesz. Ale teraz masz 2 godziny odpoczynku, a za 2 godziny przedstawisz to samo w języku francuskim, to przedtem po angielsku, dlatego że będziesz pracował w Afryce Centralnej, gdzie jest język francuski. Zresztą to było. No tak się szczęśliwie zdarzyło, że ja pracowałem po angielsku, a przedtem pracowałem po francusku w Paryżu, więc dla mnie to szczęśliwie nie było problemu. No ostatecznie po 2 tygodniach zostałem zaangażowany, prawda? No tak się przygotowuje. Mało tego, na kierownicze stanowiska w poszczególnych wielkich kompaniach to się robi badanie DNA. Dlaczego? Bo chodzi o to, że jeśli taki szef zarabia powiedzmy średnio 20 milionów dolarów miesięcznie, to trzeba się być pewnym, że on nie jest zagrożony na przykład rakiem i w związku z tym za parę lat nie będzie mógł pracować, prawda? A więc jedyny sposób tej stworzenia, prawda, odpowiedzialnej kadry to jest właśnie ten system głosowania, ale pod warunkiem, że wchodzi się tak, jak się wchodzi, proszę Państwa, w dzielnicy Quebec w Kanadzie. Wchodzi się do lokalu partyjnego i naukowo na wszystkich ścianach mamy rozwieszone 3-stronicowo, bardzo szczegółowo kurikulum vitae każdego kandydata i 2 opinie. Na przykład biskupa czy premiera, znam tego człowieka i jestem pewny, że on reprezentuje odpowiedni poziom moralny, prawda? A więc dokładna wiadomość, kto to jest, prawda? Tymczasem u nas w tej chwili praktycznie rzecz biorąc nie wiemy, kto to jest i kierownicze stanowisko prowadzą ludzie, którzy na przykład nigdy w życiu nie pracowali. No tak się składa, że nasz ukochany premier jedyną pracę, którą wykonywał, to było malowanie kominów.
A poza tym nie zna w ogóle pracy. A poza tym, proszę Państwa, no ja właśnie wczoraj w tym artykule podawanym, to możecie Państwo przeczytać książkę Kuczyńskiego, tam wspomnienia załóżnika, który no pierwszy podstawowy doradca ekonomiczny premiera, który został ministrem i szczerze opowiada, jak on został ministrem. Tak to pisze, szczerze pisze, prawda. No przyszedłem do gabinetu, no i tak zastanawiałem się, jak to się tutaj pracuje, ale szczęśliwie jest pani Anna, która jest już sekretarką od 10 lat. Więc się zwracam do niej i cytuję. Pani Anno, ja jestem zupełnie zielony, ja nigdy w życiu nie pracowałem w administracji. Czy pani może mnie nauczyć, jak tu się pracuje w administracji? Prawda? No i pani Anna oczywiście, a potem on dalej pisze, że w gruncie rzeczy najważniejsza sprawa, bo on właśnie znalazł Balcerowicza. No i był zarzut, że Balcerowicz nigdy w życiu nikim nie kierował, jest pracownikiem naukowym tylko, prawda, nigdy w życiu nie dotykał się do żadnej pracy kierowniczej, ani w przedsiębiorstwie, ani w administracji, w ogóle nie zna. No i właśnie Kuczyński pisze, że najważniejszą sprawą dla kierownika wysokiego szczebla to jest jego lojalność w stosunku do jego przełożonego, znaczy do premiera. Natomiast inteligentny człowiek może bardzo szybko się nauczyć, prawda? No i tak to wygląda ta rzeczywistość, że mamy, proszę Państwa, zespół, prawda, polityków takich. No powiedzmy, no ja mam, proszę Państwa, zegarek 20 lat, który tam kupiłem kiedyś, akurat kupiłem w Szwajcarii. Jak sobie dowiedziałem się o tym, że wybitny minister, prawda, zbiera zegarki jakieś tam po 15 tysięcy, to sobie pomyślałem, no na miłość boską, to jest... To nie jest człowiek w ogóle na poziomie, prawda? Co to za poziom? A w dodatku on jest ministrem, prawda? No i to samo, jak się dowiaduje, prawda, że ministrowie się spotykają, prawda? No i że tak powiem, chlają tą wódkę, prawda? No nie do wiary. No ja spędziłem całe życie i wiem o tym, że w całym swoim życiu istotnie 3 razy się upiłem. Ale żadnych ekscesów nie wykonał. Jeden raz się upiłem w Związku Radzieckim, bo tak się zdarzyło, że w którymś tam roku rektor Rybicki powiedział, proszę pana, pan już jeździ do Stanów i mamy cały czas kontakty ze Stanami, a nie ma żadnych kontaktów z Moskwą. A pan zna rosyjski. Ja mówię, no tak, oczywiście znam rosyjski. Proszę pana, to nas was dwóch zna rosyjski, profesor Więckowski. Ja już to załatwiłem. Pojedziecie na 2 miesiące do Uniwersytetu Lomonosowa i tam będziecie wykładać o polskiej teorii organizacji, prawda? No i tam oczywiście pojechałem. No i teraz na zakończenie dziekan i tam jego zastępca mówi, no teraz zapraszamy was tutaj na przyjęcie. No więc ja już wiedziałem, że będzie wódka, wobec tego kupiłem sobie pudełko sardynek i wypiłem olej. Po czym przyjechałem do tej restauracji, znalazł 3, stale 3 butelki, prawda? No, po wypiciu tych 3 butelek ja bym siedziałem, a ci już tak się skłaniali, prawda? A ja w ten czas zawołałem kelnera i mówię jeszcze jedno, prawda? On mówi, nie, nie. Ja mówię, jak to? Wy ruscy nie potraficie, a ja Polak potrafię? No i co się zgodzili. To dla Polski było. I efekt był taki, że potem jeden padł głową na stan, a drugi to tak, prawda, zasnął. Ale kelner w ten czas zawołał szofera i pomocnika szofera, bo szofer przekazał pomocnikiem. I oni wzięli, każdy tam dwóch wzięło tak pod ramiona i wyprowadziło. No i teraz podchodzą do mnie, a ja mówię, nie, ja sam. No i proszę Państwa, z wielką trudnością sam wyszedłem, no padłem dopiero jak już na zewnątrz, jak świeże powietrze, to już prawda, koniec. Proszę bardzo. Książki Magdulka. Tak. Mnie się udało to przeczytać i serdecznie wszystkich namawiam. To jest cały życiorys profesora. Bardzo ciekawa i przejmująca książka, mimo że taka o dużej objętości, ale czyta się rewelacyjnie. Ja mam jedno pytanie do pana profesora. Czy pan profesor się nie obawia o swoje bezpieczeństwo? No, mówię to na podstawie przeczytanej książki, ponieważ pan opisuje pewien przypadek, który panu się zdarzył w Warszawie. Nie wiem, czy pan będzie chciał o tym powiedzieć.
Proszę pana, więc tak, no, czytał pan, było to, ja zostałem, że tak powiem, w sprytny sposób porwany, no, wsiadłem do samochodu, dwóch facetów z pistoletami, pojedzie pan z nami, no i tam wozili mnie po lasach karczewskich, no ostatecznie mnie zostawili, a samochód odwieźli, w tym dalszym ciągu jeżdżę. Więc oczywiście to była sprawa jasna, ja wiedziałem, o co to chodzi. Doprowadziłem do tego, że nie udała się jedna kapitalna historia zdobycia bardzo dobrych 65 kierowniczych stanowisk wysokiego szczebla, szczebla ministerialnego. Otóż powstał taki projekt, żeby przy każdym ministerstwie były jeszcze agendy operacyjne. Ministerstwo zajmuje się strategią, a tutaj jest agenda operacyjna kierowana przez dyrektora i dwóch zastępców za założeniem, że dyrektor jest na pozycji ministra. Oczywiście zarabia tyle, co minister. No i to zostało przez Sejm zatwierdzone, przez Sejm AWS-u, ale wówczas jeszcze z Wolnością razem. Jeszcze Wolność nie odstąpiła. I natychmiast rozpoczęto, nim jeszcze zatwierdził to prezydent, rozpoczęto już przygotowanie, tworzenie takiej agendy przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wówczas napisałem bardzo ostro, tak niesłychanie ostro, to był okres, w którym ja, no, nie w sposób oficjalny, w sensie, że nie miałem nominacji, ale brałem udział w zespole doradczym przy prezydencie, przy premierze Busku. I napisałem właśnie dla Buska niesłychanie ostro replikę, że to jest zupełny nonsens, że to jest tylko pod kątem, prawda, pod kątem zwiększenia stanowisk. No i skończyło się na tym, że Kwaśniewski zawetował to. Potem okazało się później, że to była zupełnie inna motywacja. Dlatego, że to były ostatnie miesiące jeszcze AWS-u i on bał się, że jak to powstanie, to wszystkie te stanowiska, a tam było przewidziane, że to będą stanowiska pozycji na pozycje ministerialne z odpowiednią umową na temat w związku z zakończeniem, a więc jakieś odszkodowanie przy zakończeniu. I on się obawiał, że to wszystko będą, prawda, będzie to środowisko związane z AWS-em, no i potem chcąc ich tam później zwolnić, to będzie, prawda, bardzo drogo kosztowało. Prawdopodobnie taka była motywacja, ale w każdym razie to zostało zlikwidowane. No i bardzo szybko potem właśnie była ta cała afera. No a jednocześnie niesłychanie ostro walczyłem przeciwko stworzeniu powiatów, prawda? Twierdziłem, że to jest zupełnie nonsens. No i bardzo ostro walczyłem przeciwko tworzeniu drugiego województwa. To jest zresztą fenomen jedyny w skali świata. Nigdzie tej sytuacji nie ma, że jest jedna jednostka państwowa i równolegle jednostka samorządowa. Samorząd się tworzy w ten sposób, że wybiera się, wybieralny jest przewodniczący i rada. No między innymi w Stanach gubernator jest wybierany, prawda? No więc dzięki tej mojej działalności niewątpliwie jakaś duża grupa ludzi, prawda, no, była zagrożona brakiem możliwości jakiegoś tam awansu to było, więc tak sądzę, że prawdopodobnie, że to taka była ostatecznie opinia policji, prawda, z tym, że zaproponowano mnie, żebym ja jednak był bardzo ostrożny, no i żebym jednak, no, kupiłem dwa pistolety, jeden w Stalewoże w samochodzie, no a drugi, no, no tutaj akurat nie ma w tej chwili. No. Bardzo proszę, bardzo proszę. Nie, przepraszam pana, będę pilnował porządku, jak Niemiec. Ja się zgłosiłem wcześniej. No wiem, ale nie do mnie. Bardzo proszę, pana głos jest. Panie profesorze, na wstępie bardzo dziękuję w imieniu mojego pokolenia za to, co pan zrobił dla Polski, za to, że walczył pan o wolną Polskę. I tu takie pytanie na wstępie, dlaczego pan z taką wiedzą, reprezentujący tak naprawdę elity z duszą przedwojennej Polski, nigdy w wolnej tej Polsce, niby tej wolnej Polsce po 89 roku, to pan powinien objąć jakąś tekę ministra gospodarki czy jakieś ważniejsze stanowisko w tym kraju. Dlaczego w tym kraju, w którym media, nie tylko mi się wydaje, że to jest kwestia wyborów, ale rządzą nami także media, jak pokazuje ostatnio książka, tworzone także i prowadzone przez resortowe dzieci, tak?
Także czy to nie jest tak, że my dzisiaj mamy w Polsce elity, które po prostu nie kierują się polską racją stanu i teraz dlatego tacy ludzie jak pan nie kierowali polską gospodarką i nasz prezydent obecny Komorowski śmieje się na przykład z łupków, tak? Dobrze. Ja jeszcze nie skończyłem. Ale bardzo bym pana prosił o dyscyplinę czasową, tak. Bo czasu mamy bardzo mało. Pan też zadając pytania bardzo długo zadawał pytania, więc ja też może. Więc jak pan już zadał pytanie, nie, to bardzo jako, pana profesora proszę jedno, o odpowiedź. Czy pan uważa... Dlaczego nie objął pan ważnego Ministerstwa Wolnej Polski? Moment. Nie, panie drugie... profesorze, zapraszam. Dobrze. No dobrze, w takim razie ja już kończę. Proszę pana, sytuacja jest bardzo prosta, dlatego że no ja cały czas reprezentowałem inne koncepcje. Po pierwsze, z miejsca, i to śmiało mówiłem, wiedziałem, że transformacja to jest, no nie chciałbym używać tego określenia, ale to jest coś bardzo bliskiego zbrodni. Myśmy zostali, proszę państwa, zlupieni, okradzeni. Myśmy byli, proszę państwa, potęgą przemysłową. Polska produkcja, mówię o produkcji, nie o dochodzie narodowym, była na 12 miejscu na świecie. Oczywiście struktura była niewłaściwa, mieliśmy za dużo ciężkiego przemysłu i tak dalej. Ale nastąpiła olbrzymia inwazja kapitału zagranicznego i w tej chwili my jesteśmy niepodlegli politycznie, w ograniczony też sposób ze względu na udział w Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy niepodlegli ekonomicznie. My należymy do grupy państw neokolonialnych, takich samych jak Burundi, jak Rwanda, jak Nikaragua i tak dalej. Mianowicie, nie mamy, proszę państwa, swoich finansów. Na 63 banki mamy tylko 3 banki, z tego jeden tylko bank ma 100% polskiego kapitału, to jest margines, prawda? Nie mamy wielkiego, proszę państwa, handlu, to jest wspaniały zysk, proszę państwa. I nie mamy wielkiego przemysłu, mamy tylko parę przedsiębiorstw, naprawdę 100% polskich. A te olbrzymie przedsiębiorstwa, które są, produkujemy samochody, ale produkujemy samochody niemieckie, produkujemy samochody, prawda, włoskie i jesteśmy w straszny sposób wykorzystywani. Jeśli jest, proszę państwa, fabryka Opla, jedna fabryka Opla jest w Gliwicach, a druga jest w Hanowerze, to jest 200 kilometrów, to średnia płaca u nas i produkuje absolutnie te same samochody. Cała struktura organizacyjna, wszystko jest takie same. I teraz u nas w przeliczeniu na euro jest bardzo wysoka płaca, średnia płaca jest 1200 euro, ale w Hanowerze jest 4500. I tu jest właśnie ta tragedia, że myśmy stracili w tej chwili, nie mamy swoje normalne kraje, takie jak, proszę państwa, Francja, jak Dania, jak Hiszpania i tak dalej, mają taką strukturę. Niemcy mają 6% swoich banków, 6% zagranicznych banków. Francja ma 10%, Dania ma 20%, a my mamy 93%, proszę państwa. To samo jest, jeśli chodzi o wielki handel, niesłychanie, proszę państwa, dochodowy. Francuzi mają prawie 100%, a my mamy praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o supermarkety, są dwa polskie supermarkety, a Biedronka jest w tej chwili trzecim najbogatszym przedsiębiorstwem w Polsce, a za 2 lata, zobaczycie państwo, będzie pierwszym. To jest przedsiębiorstwo portugalskie, o polskiej nazwie, prawda? Więc praktycznie rzecz biorąc, my jesteśmy w tej chwili w sytuacji kraju neokolonialnego, prawda? W którym nie mamy szans, prawda, na dojścia do tego średniego poziomu. I na tym polega cała tragedia systemu przeprowadzenia tej reformy administracyjnej. I ja byłem od samego początku przeciwny, a poza tym nonsensowna struktura administracyjna. No proszę państwa, wyobraźcie sobie, że mamy gospodarkę centralną, w którym centrum wszystko planuje, dokładnie to, co się ma dziać tam w terenie. I to centrum zatrudnia w 1989 roku 46 tysięcy pracowników. A teraz to samo centrum w gospodarce wolnorynkowej, samodzielnej, liberalnej, to samo centrum ma 144 tysiące. No na miłość boską.
No przecież to jest w ogóle zupełnie nie do wiary, prawda? Niesłychane rozdęcie, prawda? I ja z tym cały czas walczyłem i tutaj no, w tej drugiej książce, która tu zresztą jest, Drogi bez droża, tam jest cały szereg moich artykułów. Między innymi jest tam moja dyskusja z panią Paradowską, prawda? Która mnie niesłychanie zwalczała, prawda? No, nazywając mnie, że tak powiem, półidiotą, dlatego że ja nie chcę powiatu, że powiaty są absolutnie niezbędne. No. No w tej chwili się okazuje, że to jest zupełne bzdurstwo, powiaty czy prędzej, czy później trzeba będzie zlikwidować, bo już one nie mają co robić, bo skończyła się działalność na terenie służby zdrowia, bo szpitale zostały w tej chwili sprywatyzowane praktycznie, rzecz biorąc. W ogóle zupełnie nonsensowna struktura, która kosztowała straszne pieniądze. Myśmy przecież stracili miliardy, prawda, na tej strukturze. Ja cały czas z tym walczyłem. I w związku z tym ja byłem stale przeciwny, prawda, wszystkim kolejnym koncepcjom. Bo okazuje się, że niezależnie od tego, czy rząd był, powiedzmy, posolidarnościowy, a poza tym trzeba pamiętać, że ostatni szefowie, strategzy główni Solidarności, no to szefem był przewodniczący reprezentacji parlamentarnej Solidarności, to jest parlamentarny klub obywatelski, to kierownictwo Solidarności to był Geremek, Kuroń, Michnik, no i Wałęsa. Prawda? Tak wyglądało to kierownictwo. Prawda? Natomiast cały program został opracowany konkretnie przez George'a Sorosa. Tego nikt nie wie, dlatego że jego książka, w której on to szczegółowo opisuje, mianowicie Underwriting Democracy 1990 Free Press, podaje dokładnie, prawda? Którą z moich kolegów, to jeden ja to przeczytałem. Prawda? On bardzo dawno już napisał, że Europa Centralna jest terenem naszej wspaniałej ekspansji. Możemy tutaj, prawda, zdobyć te rynki i potem być może uda się nam zdobyć rynki również rosyjskie. No tam się nie udało, dlatego że tam byli mądrzejsi specjaliści właśnie, tacy jak Chodorowski, czy tam ci inni, którzy, prawda, zdobyli tam, w związku z tym ta ofensywa jest mniejsza, a tutaj praktycznie rzecz biorąc zdobyli. I my w tej chwili jesteśmy, ja to po raz pierwszy, mam tę smutną satysfakcję, że ja byłem pierwszy, który to expressis verbis przedstawiłem, napisałem dokładnie 8 lat temu, że Polska jest neokolonią. My jesteśmy krajem kolonialnym, prawda, wyzyskiwanym. I naprawdę 2 dni temu dostałem dane z NBP. No, mogę Państwu je podać, bo one przecież nie są publikowane. W zeszłym roku, proszę Państwa, 73 miliardy 800 tysięcy złotych zostało zysków zachodniego kapitału, zostało z Polski przeniesione za granicę. I tak jest co roku. Teraz wyobraźcie sobie, że my od 20 paru lat to są biliony, które my tracimy. No i w związku z tym zrobiliśmy jeszcze straszną historię, dlatego że OFE to są firmy, proszę, giełdowe, to są firmy, które grają na giełdzie, które raz już w jednym roku straciły 19%, a raz 4%. I każdego dnia mogę stracić wszystko. Ja mam osobiste doświadczenie, no bo zbierałem pieniądze pracując w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no i potem też byłem głupi, bo mnie namówiono, kupiłem akcje. No i 93% straciłem, no i na tym się skończyło. No i z OFEC pewnego dnia może być taka sama sytuacja. No jakżeż można w ogóle pomyśleć, żeby fundusz emerytalny przekazywać zagranicznym giełdowym przedsiębiorstwom, które spekulują na giełdzie. No wie Panie, no nie do wiary zupełnie. No więc ja oczywiście cały czas, gdzie mogłem to pisałem, gdzie mogłem to głośno mówiłem o tym. I w związku z tym, no ja zawsze byłem tym człowiekiem, który jest na tej liście, prawda. No w związku z Gazetą Wyborczą, to tam w pewnym środowisku jest taka lista, która jest tam pisana. O Cierzunie nie pisać. Tak, koniec, nie ma go. Pan z rogu. Panie profesorze Primo, chciałem podziękować Bogu, że miałem wspaniały honor wysłuchać pana historię, bo jest to, pana historia życia jest bardziej wspaniała niż najlepiej napisana książka przez Agatę Christie.
A teraz szybkie pytanie. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że cały czas Polacy są szkalowani, jesteśmy, praktycznie nasza historia jest przemilczana, przekłamana. Proszę mi opowiedzieć, komu na tym zależy? Nawet teraz. Czy jakim krajom, jakim grupom interesu, jakim grupom wpływu na tym w tym momencie zależy? I szybkie drugie pytanie, bo tak jak dobre małżeństwo, tak samo no, trudno, żebyśmy my sami tutaj mogli działać, być graczem na arenie międzynarodowej. Małżeństwo składa się z kobiety i z mężczyzny, czyli z dwojga. W takim układzie według pana, pana doświadczenia z kim? Czy jednak z Brytyjczykami, czy jednak na przykład zgodnie z koncepcją ABC razem to, co było proponowane i realizowane przez rząd Sikorskiego, koncepcja Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej? Tak, no więc proszę państwa, może zacznijmy od tej, od Konfederacji. Właśnie nie bardzo wiem, od czego zacząć. No właśnie chyba nie od Sikorskiego, bo to by długo może troszkę trwało. Kto dzisiaj ma być tym naszym głównym sojusznikiem, jak rozumiem? Jest jakiś jeden główny, czy z małych państwek tworzyć koalicję wokół Polski? Proszę państwa, znaczy ja tę sprawę już omawiałem i dla mnie jest ona zupełnie oczywista. Jedyna możliwość, jedyna szansa Polski, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest polityka z jednej strony, ta, którą usiłował prowadzić Lech Kaczyński, to znaczy współpraca z byłymi republikami socjalistycznymi i ich obrona przed tendencją włączenia znowu do Związku Radzieckiego. To jest jeden element. A drugi, no to jest budowanie właśnie tej współpracy środkowej Europy, od samej północy do południa. No, oczywiście na Niemcy trzeba sobie zdać sprawę, mówię, pyta pan się, kto tworzy tą atmosferę. No więc oczywiście tworzą Niemcy, bo Niemcom zależy na tym, nie wiem, czy państwo znacie tą umowę Adenauera z Żydami, konkretnie z Izraelem. To kosztowało 83 miliardy marek. Adenauer powiedział tak, damy wam duże odszkodowanie i damy jeszcze systematyczne odszkodowanie, mianowicie każdy, który przeżył Holokaust, obywatel niemiecki, jak przejdzie do Niemiec, to będzie miał miesięczno tam odpowiednie wynagrodzenie. Ale pod jednym warunkiem, że nigdzie nie będziecie pisać o winie Niemiec, tylko będziecie pisać o winie nazji. I w związku z tym polityka niemiecka jest bardzo prosta. Mianowicie mała grupa nazi opanowała, prawda, tych porządnych Niemców. Niemcy, olbrzymia większość Niemców nie wiedziała w ogóle o tym, prawda, jakie są podle decyzje. I w związku z tym autorytet niemiecki to jest w tej chwili bazuje na ich potędze ekonomicznej, na sprawności działania i tak dalej. To jest jedno środowisko. Drugie środowisko to był problem jednak domagania się konkretnie 65 miliardów odszkodowania od Żydów, przy czym dla Żydów, z tym, że to były żądania takiego zgromadzenia organizowanego w Stanach Zjednoczonych, którego szefem był niejaki pan Singer. Otóż Singer powiedział tak, że jeśli nie zapłacicie, to dojdzie do tego, że Polakowie nie kręci, nie poda. Będziemy was tam szkalować. Ale Singer się skończył, dlatego że udowodniono mu, że te pieniądze, które on dostawał, bo podobnie zresztą domagał się pieniędzy od Szwajcarów, prawda? Szwajcarzy mu wpłacili. Okazuje się, że on defraudował te pieniądze umieszczone na rachunkach, prawda, Szwajcarii. No ale ostatecznie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że środowiskiem bardzo wrogo nastawionym do Polski jest część środowiska żydowskiego w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku. Ale nie wszyscy. Ja byłem członkiem, myśmy stworzyli, w Montrealu stworzyliśmy takie środowisko Polish Jewish Heritage, polsko-żydowskie dziedzictwo. To było środowisko składające się z Polaków i patriotycznego nastawienia, takie jak to na przykład reprezentował Hemer, Żydów. Żydów, którzy czuli się żydowskiego pochodzenia Polakami. Tacy są. I myśmy walczyli z antysemityzmem oczywiście, ale walczyliśmy bardzo ostro z antypolonizmem.
No i muszę powiedzieć, no mieliśmy pewne sukcesy. No konkretnie na konferencji w Jerozolimie, to była konferencja, na którą każdy kraj mógł przesłać tylko trzech najlepszych swoich reprezentantów. Ja byłem reprezentantem Kanady i ja, proszę Państwa, rozpocząłem wykład. Po skończeniu wykładu ktoś mi mówi, że ja słyszałem, że ty jesteś Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. To powiedz mi, dlaczego w Polsce było obozy koncentracyjne? No bo prawdopodobnie dlatego, że w żadnym innym kraju żaden inny naród by się na to nie zgodził, żeby w ich kraju był obóz koncentracyjny, gdzie się morduje Żydów. No i na to właśnie ten jeden z tych działaczy, który się nazywa Librowicz, który nie pozwala się pisać na zakończenie TZ, tylko CZ, prawda, biegnie, mówi, daj mi tutaj to, ja odpowiem, nie? Bo ja byłem przygotowany na odpowiedź, bo już bardzo dawno wiedziałem, że każde moje wystąpienie w Stanach Zjednoczonych zawsze było takie pytanie. W związku z tym mam przygotowane dwa wycinki, mianowicie jeden wycinek, że w roku 1958, to jest New York Times, prawda, została spalona synagoga. A druga, że w Illinois jest w 62. Więc ja w takim przypadku, jak mnie tak mówią, dlaczego, to ja mówię, jaki to jesteś narodowości? No z reguły mówię, ja jestem Amerykanin. No to ja mówię, słuchaj, w 58 roku w Stanach Zjednoczonych spalono synagogę, a w Illinois jest w 62. W Polsce nikt w synagodzie nie spalił. Dlaczego wy jesteście tacy antysemici? Dlaczego ty mnie o to pytasz, prawda, a ty mi odpowiedz? Ale przybiega ten, prawda, Sławek Librowicz i mówi tak, ja tu się zwracam do szefa naszej konferencji, żeby tego Amerykanina natychmiast wyrzucić, bo on nie ma zielonego pojęcia o teorii organizacji, prawda? I on skompromitował się w taki sposób, że nie można z nim dyskutować. Bo ja jestem polskim Żydem, nas w Polsce było 3 200 000, a Żydów w Niemczech było 150 tysięcy, a we Francji 120 tysięcy. Trzeba być idiotą, żeby nie rozumieć, że oczywiście obóz się zrobi tam, gdzie jest najwięcej Żydów, a nie wozi się ich, prawda, do Niemiec, prawda, czy tam do Francji, czy do innego kraju, prawda? Więc w ten sposób zareagował. Ale oczywiście jest bardzo wrodzie środowisko, które między innymi oddziaływuje w straszny sposób, no, propagandą filmową. No, państwo, do Polski on nie doszedł. Ja muszę powiedzieć, przechorowałem. To był serial pod tytułem Holokaust. I tam jest taka scena. Jest to oczywiście powstanie w getcie. No i w pewnym momencie oficer niemiecki, wszyscy ci oficerzy niemieccy to są szalenie eleganccy, pięknie ubrani, prawda? I on złapali tam paru żydowskich bojowników, oni stoją z rękami do góry i on teraz woła i przychodzi oddział 6 polskich żołnierzy w rogatywkach z polskimi orłami, prawda? I on mówi rozstrzelać. I polscy żołnierze rozstrzeliwują. No więc ten film, tak jak wyliczyłem, oglądało 200 milionów ludzi. No, serial, no i zmienił nastawienie, prawda? I takich filmów jest cały szereg. No, ostatecznie nie wiem, czy Państwo oglądali ten serial niemiecki ostatnio, prawda, nasze matki i ojcowie. No, proszę Państwa, no tam Armia Krajowa, no po pierwsze mają opaski AK, nigdy czego nie było, ale to są w ogóle, popatrzeć z przeproszeniem, na te mordy tych AK-owców przecież. No i potem oni zatrzymują jadący pociąg, otwierają, okazuje się, że to Żydów wiezie się do Auschwitz, to oni zamykają, mówię, idzie dalej, prawda. No i okazuje się, że potem no żadnej możliwości, no, protestu nie było. No myśmy zaprotestowali w stosunku do jednej gazety, która niemieckiej, która stale, ja zresztą też włączyłem się do tego protestu, która stale pisze, w zeszłym roku 8 razy pisało, że polskie obozy koncentracyjne. No i zwróciliśmy, oskarżając to, zwróciliśmy do sądu polskiego, do prokuratury. No nie wiem, czy Państwo czytali, jaka była odpowiedź prokuratury. Że odmówiła interwencji, dlatego że te autorzy nie mieli zamiaru obrażenia, traktowali to jako określenie Polski, jako określenie geograficzne i tak dalej. No więc oczywiście są te środowiska bardzo silne, które oddziaływują, ale między innymi dlatego, ja może to jest
może być mocno krytykowany, ale ja osobiście uważałem, że w ten czas, jak Żydzi chcieli te 65 miliardów, to trzeba było wytargować na 40, a czy mamy bilion długu, czy mamy bilion 300, tam 30 miliardów, to jest niedużo, ale pod zasadnym warunkiem, że dajemy wam, ale pod warunkiem, że będziecie pisać o Żegocie, o tym, że myśmy uratowali 100 tysięcy Żydów, że cały szereg Polaków tacy i tacy, i że profesor Witold Kierząc ze swoją matką uratował profesora doktora Wiktora Natansona, no i jedną Żydówkę z Lodzi, która uciekła z getta, prawda. No, ja osobiście w czasie okupacji na Żoliborzu znałem 6 ukrywających się Żydów. Pierwsze badania były takie, że w Warszawie się ukrywało około 100 tysięcy, z tego olbrzymia większość, prawda, została uratowana. Tymczasem, jeśli Państwo czytacie materiały Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, no to tam się pisze, że 200 tysięcy Żydów uciekło. Nie dostało się do pociągów, a z tego tylko uratowało się 40 tysięcy. A wobec tego, co się stało z pozostałymi? Zostali wymordowani przez polskich wieśniaków i Polaków. No więc oczywiście to, że uciekło 200 tysięcy, to jest bzdurstwo, takiej w ogóle możliwości nie było. No ale to jest w dalszym ciągu tak, to jest prawda. Ta propaganda jest niesłychanie silna i ona jest niesłychanie groźna i my nie robimy w gruncie rzeczy nic, żeby... Tutaj moja propozycja, znaczy nie moja, propozycja była w Fundacji Jusset Lex, której ja jestem w dalszym ciągu przewodniczącym Rady, a którą stworzył doktor świętej pamięci dr Kochanowski. Myśmy proponowali wytoczenie procesu autorom tego serialu właśnie Holokaust, prawda? No i ja już robiłem starania, znalazłem adwokatów amerykańskich, którzy za 10 milionów dolarów zgadzali się prowadzić, prawda? Odszkodowanie 100 milionów dolarów. No ale to wymagało, w ten czas już ja się tym nie zajmowałem, mianowicie Kongres Polonii Kanadyjskiej zwrócił się do rządu polskiego, no i nikt tej inicjatywy nie podjął, prawda, i to się skończyło. Oczywiście to jest jedna jedyna możliwość. W tej chwili praktycznie rzecz biorąc, no jest ten straszny jeden program, prawda, w internecie, że myśmy wymordowali 1,5 miliona Niemców, prawda, po wojnie. Niemców, prawda, w obozach koncentracyjnych Polski zginęło 1,5 miliona. To jest duży program. Bo ja nawiasem mówiąc pokazywałem ten program Lechowi Kaczyńskiemu, prawda. Jest również pokazywałem, no, straszny jest program przedmiotu Holokaust. To jest oficjalny przedmiot w szkołach amerykańskich, gdzie jest, zaczyna się od tego, prawda, polskie obozy koncentracyjne, rozdział, potem napisane Polska Generalna Gubernia w czasie wojny i jest zdjęcie polskiego generalnego gubernatora Franka i polskiego gubernatora okręgu warszawskiego Fischera, prawda, ze zdjęciami. Taka rzeczywistość. Drodzy Państwo, ogromna przed nami droga. Ja mam taką przykrość, że muszę zakończyć to spotkanie. Jestem poddawany brutalnej presji korporacji telewizyjnej Foxal Eleven. To było ciekawe na tyle spotkanie, że z lękiem myślę o następcach, którzy będą tutaj przychodzić, bo Państwo będą mieli w pamięci to pierwsze spotkanie, ale niech już sobie oni wtedy radzą. Ja bardzo Państwu dziękuję za przyjście, a najbardziej chyba Panu profesorowi. Naprawdę bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.